tutaj kolejne osoby dołączają, ale to spokojnie, to je będziemy wpuszczać stopniowo. Więc tak, szanowni Państwo, witam serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Laboratorium im. Richarda Pipesa, działającym w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Nazywam się Wojciech Łysek, pełnię funkcję sekretarza w wspomnianym przedsięwzięciu. Dzisiejsze wydarzenie to już kolejna inicjatywa Laboratorium. Projekt jest realizowany w ramach programu Dialog, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Tym razem nasze spotkanie organizujemy wraz z Instytutem Iranistyki, Pracownią Interdyscyplinarnych Badań Euroazjatyckich oraz Katedrą Turkologii UJ. Wszystkie te jednostki są częścią właśnie, tak jak wspomniałem, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem naszej dzisiejszej dyskusji będzie książka pod tytułem Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim. Stąd witam szczególnie autora, to jest pana doktora Daniela Płatka z Zakładu Badania Elit i Instytucji Władzy z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Witam również pozostałych dyskutantów, to jest panią profesor Annę Krasnowolską z Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz panią, dzień dobry, oraz panią Karolinę Wandę Olszowską, turkolożkę, doktorantkę na Wydziale Historycznym, a także na Wydziale Filologicznym, także z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkanie poprowadzi pan doktor Mateusz Kłagisz, adiunkt w Zakładzie Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego również. Nie przedłużając, oddaję głos panu, a państwu życzę interesującej dyskusji. Dziękuję bardzo za takie, za to bardzo fajne wprowadzenie. I może, żeby nie przedłużając naszego dzisiejszego spotkania, mamy 2 godziny, a książka, o której chcielibyśmy podyskutować, wokół której chcielibyśmy podyskutować, jest bardzo obszerna i bardzo obfita w różne wątki. Nie wiem, czy uda nam się wszystkie je dzisiaj ogarnąć, wszystkie je poruszyć. Natomiast pozwolę sobie w takim razie wyjść od pierwszego pytania skierowanego do autora. Czy nie obawiał się pan pewnego zarzutu o to, że takie teorie socjologiczne, które są wypracowywane, które zostały wypracowane na gruncie europejskim, nie znajdują pełnego zastosowania w analizach procesów, które zachodzą, z procesów oczywiście społecznych, które zachodzą na Bliskim Wschodzie? No bo wszyscy mamy w pamięci gdzieś przecież zastrzeżenia wysuwane pod adresem europejskich badaczy przez Edwarda Saida, zwłaszcza tę jego słynną koncepcję orientalizmu. Tak, dobre pytanie. To znaczy, ja je znałem już nieco wcześniej, ponieważ pan był tak łaskawy, że zdradził nam te pytania, mi te pytania. To znaczy, zastanawiałem się nad tym pytanie bardzo długo i w zasadzie nie znalazłem na nie odpowiedzi, oprócz tego, że muszę chyba powiedzieć szczerze, że ta książka, którą, jak pan Mateusz podkreślił, jest bardzo obszerna i wielowątkowa i była pewnym rodzajem takiej trochę wyzywającej, ambicjonalnego sposobu na przetestowanie pewnych teorii socjologicznych istniejących oczywiście w tym zachodnim uniwersum naukowym na gruncie bliskowschodnim. I wtedy, kiedy pisałem tę książkę, to jeszcze nie miałem w ogóle, nie zadawałem sobie w ogóle tego pytania, chociaż znałem dosyć dobrze koncepcję sajdowską. Bardziej interesowało mnie to, czy rzeczywiście tego typu pojęcia, metody, kwestie teoretyczne mogą być w jakikolwiek sposób no taki, powiedzmy sobie, elastyczny, przeszczepiony na grunt bliskowschodni, czy tam, czy turecki, czy irański. Natomiast jakby to zagrożenie ze strony krytyki sajdowskiej w ogóle mi nie przychodziło do głowy. Otóż tak jakby wziąłem pod uwagę tylko to, że właściwie tego typu teorie, które tutaj przywołuję, czyli przede wszystkim socjologia historyczna, amerykańska, teorie tak zwanej contentious dynamics, nigdy nie były testowane w takim ujęciu innym niż zachodnioeuropejski. To stanowiło dla mnie pewne takie ambicjonalne wyzwanie. Ale teraz odpowiadając na to pytanie, powiedziałbym, że nie, chyba nie obawiam się tego, że jakiekolwiek próby uniwersalizowania teorii
socjologicznych są swego rodzaju takim jakby rodzajem gwałtu teoretycznego na innych kulturach czy na innych, na innych sposobach uprawiania nauki z innego kontekstu kulturowego. Raczej bym to traktował w kategoriach pewnego eksperymentu naukowego, który ma, może powiedzieć paradoksalnie, pewien charakter bardziej uniwersalizujący niż taki zabarwiony przemocą pewną teoretyczną. Znaczy nie spodziewam się, że moja książka miała jakikolwiek potencjał dominowania czegokolwiek. Bardziej ma potencjał jakby sprawdzania tego, czy to, co napisali amerykańscy, szczególnie amerykańscy socjolodzy historyczni, ma możliwość bycia sprawdzonym w innym kontekście kulturowym, w innym kontekście, na innym materiale badawczym, na innym materiale empirycznym. I to jest bardziej taka, była dla mnie przynajmniej taka dziedzina treningu myślenia socjologicznego, ponieważ mówiąc szczerze, ten jakby kontekst zachodnioeuropejski trochę się już wyczerpał dla tego typu teorii i jego taki żywot był na tyle krótki, ja szczególnie mówię tutaj o, jeśli do tych z Państwa, którzy czytali tę książkę, szczególnie chodzi mi o ten nurt teoretyczny Contentious Dynamics i Contentious Politics. On został tak naprawdę, moim zdaniem, trochę wyeksploatowany właśnie przez te badania empiryczne, głównie Charlesa Tilly'ego, Sydneya Tarrowa, Duke'a McAdama i nigdy nie był właściwie, oprócz kilku przypadków badań empirycznych, nigdzie indziej testowany oprócz właśnie kontekstu zachodnioeuropejskiego. To, czy udało mi się przeszczepić z sukcesem tego typu teorie na ten grunt turecki i irański, no to oczywiście jest już podlega ocenie Państwa jako czytelników tej książki. Myślę, że teraz ją, czytając tę książkę po kilku latach od momentu jej pisania, oczywiście nie wydania, bo wydana została w zeszłym roku, wydaje mi się, że trochę ciężko się ją czyta, właśnie ze względu na to, że te wątki teoretyczne zostały tak bardzo dokładnie opisane w tej książce. Nie zostały potraktowane na zasadzie tylko wprowadzenia pewnego metateoretycznego kontekstu i pozostawione niejako bez operacjonalizacji. Ja tutaj bardzo się starałem, żeby właściwie każdy z tych wątków teoretycznych został w jakiś sposób dopasowany do możliwego takiego interpretowania tego, co działo się na przestrzeni wieków w Iranie i w Imperium Osmańskim. Więc no tak, tak jak jeszcze raz to podkreślę, to było bardziej takie ćwiczenie z socjologii historycznej, ćwiczenie z możliwości zastosowania narzędzi socjologii historycznej do innego kontekstu kulturowego. Natomiast jeśli ta dyskusja miałaby pójść dalej, no to jakby nie wydaje mi się też, że rozszerzanie narzędzi naukowych może mieć pewien element emancypujący. Niekoniecznie jest to tylko i wyłącznie kwestia takiego kolonizatorskiego zapędu w kierunku przekonywania wszystkich, a szczególnie tych tak zwanych kultur peryferyjnych, do tego, żeby przyjęły jakieś narzędzia i sposobu na dominowanie tych kultur. Myślę, że też no, są przykłady chociażby w nauce, w humanistyce, Pascale Casanova, Republika Literatury, taka książka, w której autorka mówi o tym, że tak naprawdę pewien tendencja do uniwersalizacji ma również pewien potencjał emancypujący. Można przywołać inne, bardzo zdawałoby się dalekie przykłady, na przykład Muzeum II Wojny Światowej. Otóż pytanie jest następujące, czy by narracja w takim muzeum o charakterze takim uniwersalizującym, naukowym jest lepsza od narracji o charakterze takim typowo lokalnym i nacjonalistycznym, czy na przykład przyjęcie tego typu narracji naukowych nie ma charakteru rozszerzającego pewną wizję świata, historii, nawet jeśli jest to ujęte w liczby i też pewnego charakteru emancypującego właśnie, w którym wyzwalamy się od terroru kuzynów. To jest taki
myślę, no jest to oczywiście kwestia podlegająca bardzo szerokiej dyskusji. Tak, ale dla mnie było to głównie wyzwanie w postaci właśnie takiej czysto umysłowej, czysto eksperymentalnej, powiedziałbym bardziej. Bardzo jestem ciekaw, co Państwo na ten temat powiecie. Dziękuję bardzo. Ja już widzę, że w tej odpowiedzi pojawiła się cała masa jeszcze wątków pobocznych, które możemy tutaj pociągnąć. Mnie osobiście zainteresował ten wątek eksperymentowania, z takiego przenoszenia tych narzędzi wypracowanych tutaj na gruncie centralnym, na kultury peryferyjne, jako również elementu emancypacyjnego. Może do tego wrócimy za chwilę, jeśli nam starczy oczywiście jeszcze czasu. Ja też chciałem zaznaczyć, że owszem, ja tu mam przygotowanych troszeczkę pytań, natomiast my w pewnym momencie oddamy również głos widzom czy uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania, gościom. Mówi Pan o pewnym eksperymentowaniu, także o poszukiwaniu jakiejś takiej nowej płaszczyzny, na której można sprawdzać czy testować różne rozwiązania naukowe wypracowywane tutaj przede wszystkim na gruncie amerykańskim. Mnie natomiast zastanawia ta perspektywa socjologii historycznej przede wszystkim. Nie jestem socjologiem, więc moja wiedza pod tym względem jest nieco ograniczona, perspektywa również jest nieco ograniczona, ale jestem bardzo ciekaw, dlaczego zdecydował się Pan właśnie na to, na ten specyficzne ujęcie socjologii, połączenie, jak rozumiem, socjologii i historii w analizowaniu, w badaniu pewnych procesów na gruncie osmańskim albo irańskim. No to jest bardzo dobre, oczywiście znowu bardzo szerokie pytanie, dlaczego ja się na to zdecydowałem. Właściwie od początku moich studiów socjologicznych byłem zainteresowany najbardziej chyba właśnie powiązaniem historii i socjologii, ale chciałem to robić w takim układzie, w którym, powiem szczerze, nie stawiano by żadnych chochołów teoretycznych o charakterze takim metateoretycznym bardzo. To znaczy, chciałem, żeby to wszystko, co piszę i to wszystko, co robię, było bardziej takie ugruntowane na poziomie takim empirycznym. Dlatego zdecydowałem się i szukałem zawsze takiej wizji, nie tyle historii, co wizji socjologii, która byłaby bliska mertonowskiej koncepcji teorii średniego zasięgu, czyli zasadniczo nie wybiegała za daleko poza pewne możliwe do uchwycenia empiryczne zjawiska i procesy. Oczywiście w dużej mierze, jeśli patrzeć na tą książkę, która jest jakby efektem tego rodzaju fascynacji, można powiedzieć, że jednak zostały tam postawione pewne chochoły teoretyczne i jest ich na tyle dużo, że trudno mówić, że jakby dominuje tutaj empiria. Natomiast no, jakby problem i sama trudność tej książki była taka, że trudno było jakby wtłoczyć tę wiedzę całą historyczną w jakikolwiek model wyjaśniający. I ten model wyjaśniający zasadniczo musiał być skonstruowany od nowa. Czyli nie mam tutaj zamiaru wyjaśniać tego modelu, bo to Państwo sobie zobaczycie w książce. On jest opisany takimi dosyć prostymi schematami. Ale kiedy chciałem podejść do tego tematu bardziej empirycznie i chciałem zrobić coś takiego jak na zasadzie takiej empirical driven pracy, no to okazało się, że nie mam zasadniczo języka do opisu tego typu zjawisk. I tutaj oczywiście musiałem sięgnąć do socjologii historycznej, do tej, która właśnie stawia problemy w kategoriach teorii średniego zasięgu, ale zorientowałem się, że problem jest o wiele szerszy i o wiele głębszy. Dlatego musiałem ustanowić pewne bardziej makrosocjologiczne kwestie i musiałem się zmierzyć z tym, że te kwestie są po prostu w dużej mierze nieopracowane w sposób taki operacjonalizujący. Są bardziej przez socjologów historycznych i socjologów ogólnie rzecz biorąc rozumiane w sposób intuicyjny. Dlatego podjąłem to wyzwanie ich operacjonalizacji, chociaż trudno powiedzieć, że jest to książka, która bazuje na źródłach pierwotnych, bo nie, tak nie jest. Z drugiej strony też no, ta empiryczność w tej książce jest zasadniczo jakościowa. Natomiast wracając jakby do źródła tego pytania, no to się bierze zasadniczo z tej fascynacji właśnie pewnym materiałem historycznym, pewnym materiałem przeszłości,
który nie miałby charakteru opisowego, a więc znowu wiąże tu się bardziej z taką, nazwałbym, właściwością mojego umysłu i tym, co sprawia mi przyjemność, kiedy czytam teksty socjologiczne i historyczne, czyli z próbami pewnego takiego ujęcia historii i ujęcia procesów historycznych i mechanizmów historycznych w pewien schemat. W pewien schemat wyjaśniający i w pewien schemat modelowy taki. To się wiąże też z tym, co obecnie robię, ponieważ już trochę odszedłem od tego typu bardzo szeroko zakresowych badań historycznych i koncentruję się bardziej na takich właśnie badaniach nie sięgających dalej niż 20 lat wstecz. Natomiast próbuję to robić, próbuję to modelować przy pomocy już dosyć zaawansowanych narzędzi statystycznych, szczególnie analizy sieciowej. I taki też kierunek jakby myślenia i taki kierunek wtłaczania, chociaż nie powiązałbym tego z próbą kolonizowania czy dominowania, jest mi bliski. Tak, i próba zobaczenia przeszłości w kategoriach takich operacyjnych, operacjonalizowania materiału empirycznego, głównie pod kątem właśnie analizy sieciowej, pod kątem analizy statystycznej. To jest to, z czego jakby wynikają źródła tego rodzaju wysiłku naukowego w postaci tej książki, którego owocem była ta książka i który zajął mi, przyznam szczerze, około 8 lat, żeby ją dokończyć. No, to bardzo, powiedziałbym, taka długa perspektywa, ale też książka, tak jak powiedziałem, jest bardzo wielowątkowa i widać, że ta perspektywa historyczna w tej książce sięga głęboko w przeszłość. Powiedział pan, że teraz zajmuje się taką perspektywą maksymalnie 20-letnią, co rzeczywiście w porównaniu z książką jest, powiedziałbym, taką perspektywą wczorajszą wręcz, albo nawet dzisiejszego poranka. Natomiast to jeszcze jedno pozwolę sobie zadać pytanie, też w takim kontekście historycznym, a mianowicie w tej swojej książce obiera pan dosyć głęboką perspektywę historyczną, bo wielu badaczy, którzy patrzą na Bliski Wschód, zwłaszcza na takie różne procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne, które dzisiaj na Bliskim Wschodzie, z którymi dzisiaj na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia, raczej nie sięgają tak głęboko w przeszłość. My tu właściwie odwołujemy się do początków państwa osmańskiego, do początków szyickiego Iranu i to jest taka perspektywa, która mnie osobiście bardzo mocno kojarzy się z taką perspektywą brodelowską, tego long durée, czyli takiego długiego trwania. Moje pytanie brzmi, czym by pan uzasadnił zastosowanie tak głębokiej perspektywy? Tak, no przyznam szczerze, że Brodel i inni badacze ze szkoły anal tak zwanej byli dla mnie inspiracją od bardzo dawna, to znaczy ten rodzaj uprawiania historii wydaje się naprawdę bardzo ciekawy, szczególnie w wydaniu Immanuela Wallersteina. Wydaje się, że i oczywiście niesie on ze sobą również ryzyko, bo tym ryzykiem jest pewien brak szczegółowości tego typu opisu, co oczywiście jest również może być pewnym zastrzeżeniem w stosunku do mojej książki, no bo trudno na 300 czy 400, a tyle ma ta stron ta książka, zawrzeć tak naprawdę wszystko i to w sposób bardzo szczegółowy. Tutaj jednak trzeba przyjąć pewien schemat analityczny i ten schemat analityczny w pewnym sensie kieruje tym też, jakie się dobiera do tego dane źródłowe. Natomiast tak, no, wydawało mi się na samym, jakby kiedy zaczynałem pisać tą książkę, że Brodel, a szczególnie Wallerstein, są nieco zaniedbani w takim myśleniu socjologicznym. Większość tych teorii socjologicznych właściwie próbuje skracać tę perspektywę i to jest dosyć słuszne, ponieważ no, tak naprawdę trudno znaleźć bardzo systematyczne dane empiryczne na temat 400 lat tak naprawdę. Można zasadniczo tylko przyjąć pewne ramy koncepcyjne czy ramy interpretacyjne, tak jak to zrobił Brodel czy Wallerstein. W wielu miejscach zaczyna się to zamieniać w pewną taką typową historyczną opisowość i taką, no takie trochę powiedziałbym stereotypowe nawet naginanie pewnych rzeczy do swojego modelu interpretacyjnego.
Natomiast myślę, że tego typu perspektywa ma coraz większe szanse na realizację empiryczną, przynajmniej w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. A to z tego względu, że pojawiają się bardzo dużo źródeł digitalizowanych przede wszystkim obecnie, które mogą być łączone w jedno i mogą służyć jako bardzo dobre źródła danych do modelowania statystycznego i do tworzenia jakichś takich większych generalizacji empirycznych, ale już wychodzących nie od pewnego takiego dedukcyjnego sposobu uprawiania historii czy socjologii historycznej, ale wychodzące od takiego bardziej indukcyjnego, czyli takie data-driven. No jest, dokonano paru takich prób, na przykład Christopher Chase Dunn stworzył taką wielką bazę o starożytnych imperiach, która pozwala nas na odpowiadanie sobie na pytania, bardzo ciekawe pytania, które zresztą też zostały zawarte w tej książce, o to, jak daleko sięgają imperia, czyli tak naprawdę jaką organizmy imperialne mogą przyjmować kontrolę nad podległymi sobie obszarami, co było do dzisiaj właściwie takie pytanie było niemożliwe na nie odpowiedzieć, ponieważ tak naprawdę nie widzieliśmy w sposób systematyczny, jak działają imperia i aparaty imperialne i tak naprawdę jak daleko sięgają, w jakim stopniu są w stanie kontrolować swoje granice, czyli tak bardzo stary problem socjologii historycznej coercion and control. Dzisiaj jest to do pewnego stopnia możliwe ze względu na właśnie łączenie baz danych i na posiadanie tego typu baz danych, czyli tak zwaną perspektywę chciałbym tutaj wprowadzić big data. I ona też właśnie odnosi się do socjologii historycznej i stwarza możliwość tak naprawdę pchnięcia tych hipotez tworzonych na bazie w socjologii historycznej do przodu, czyli sprawdzenia ich empirycznego. Jakieś jeszcze 10 lat temu czy 20 socjologia empiryczna przeżywała pewien impas, ponieważ tak naprawdę brakowało danych empirycznych do tego, żeby można było wypełnić te wszystkie wielkie narracje jakimś materiałem empirycznym. Dzisiaj myślę, że otwiera się przed socjologią historyczną olbrzymie pole do tworzenia bardzo zaawansowanych badań i odpowiadania sobie na stare pytania w nowy sposób. Tak bym to podsumował. Dziękuję bardzo. Dobrze, to może pozostajmy jeszcze wokół Brodela i jego Londyre i chciałbym odbić troszeczkę to pytanie także w kierunku dwóch naszych dzisiejszych gości, a mianowicie profesor Anny Krasnowolskiej i pani Karoliny Olszowskiej. Pani profesor, jak pani ocenia zastosowaną przez autora tę brodelowską perspektywę longue durée? No cóż, ja bym powiedziała, że ona nawet jest pas assez longue. To znaczy ja bym ją przedłużyła do pewnego stopnia i w jedną stronę i w drugą. Dlatego, że tak, oczywiście jeśli mówimy o Kadżarach, to myślę, że zaszłość safawicka oczywiście jest tutaj konieczna, jak najbardziej pożądana. I rzeczywiście, jeśli się traktuje, prawda, twory państwowe, które powstały na terenie Iranu w okresie, prawda, wchodzącym, powiedzmy, przednowoczesnym, to i określa się je jako państwo szyickie, to tutaj opis dla struktury państwa Safawidów jest niezbędny. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że ci Safawidzi nie pojawili się w próżni, tylko ten model zszyityzowany nałożył się na bardzo starą, prawda, 2000-letnią praktykę polityczną, na wypracowane modele państwa i władzy, które tutaj istniały. Także to jest jedno zastrzeżenie. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę, to pan tutaj kończy praktycznie biorąc na I wojnie światowej, można powiedzieć,
z taką konkluzją, że rewolucja konstytucyjna się nie powiodła. Ale przecież trzeba pamiętać, że jej postulaty zostały praktycznie biorąc zrealizowane, tylko że z poślizgiem. To znaczy już można powiedzieć, że monarchia pachlawijska je w dużej mierze zrealizowała. Czyli okres dwudziestolecia międzywojennego i panowanie Rezy Szacha to jest okres porównywalny, można powiedzieć, z tym, co się działo w Turcji Atatürka. Bardzo intensywny okres reform, które zresztą zaczęły się jeszcze wcześniej, właściwie w końcówce drugiej kadencji Maczlesu. Także ja bym tutaj tej rewolucji w ten sposób nie podsumowywała. Natomiast ogólnie biorąc, taka długotrwała perspektywa jak najbardziej myślę, że jest do zastosowania. I jeszcze jeśli można, ja bym wróciła do tej kwestii stosowania metod wypracowanych na zachodnim materiale. Oczywiście. Do historii, prawda, i społeczeństw pozaeuropejskich. Ja myślę, że odmawianie sobie możliwości takiego, używania takich narzędzi do prawda, materiału pozaeuropejskiego, to jest jakaś forma egzotyzacji takiej, prawda, takie mniemanie, że to są jakieś ludy o jakichś zupełnie innych, rządzące się innymi regułami, prawda, których społeczeństwa działają według jakichś zupełnie innych mechanizmów czy innych mentalności, to nie jest dobry pomysł. Więc oczywiście też uważam, że należy testować metody. Oczywiście tam mogą być pewne istotne różnice, ale to myślę, że powinno skutkować pewnymi korektami modelu, prawda, czy tworzeniem jego wariantów, a nie skreślaniem go. Tak jest. Dziękuję bardzo. Widzę zatem, że ten motyw pierwszego pytania i ewentualnych zarzutów powraca tutaj również. Może, Karylno, może ty też będziesz miała coś w tej kwestii do dodania, natomiast oddaję ci, czy jak gdyby zwracam się do ciebie z tym samym pytaniem o to longue durée. Jesteś historykiem także z wykształcenia, więc tutaj ta, wydaje mi się, ta perspektywa historyczna też nie jest ci w żaden sposób obca. Zajmujesz się też jednak historią Turcji. Jak ty postrzegasz to zastosowanie przez autora tej brodelowskiej perspektywy? Jestem w tej dobrej sytuacji, że już drugi raz rozmawiam o tej książce, więc jest mi o tyle łatwiej. Znaczy mnie przede wszystkim jakby na początku, że jako historyka trochę to zaskoczyło, w sensie w taki pozytywny sposób, dlatego że jakby otworzyło mi trochę taką inną perspektywę w ogóle na patrzenie się na sprawę w ogóle ruchu konstytucyjnego w Imperium Osmańskim. Bo moje pierwsze skojarzenie to był po prostu ruch konstytucyjny, konstytucja 1876, ewentualnie początek Tanzimatu, czyli 1839, może troszkę wcześniej, żeby był jakiś kontekst, ale ja bym w pierwszym takim swoim skojarzeniu nie wpadła na to, żeby wychodzić od początku od początku Imperium Osmańskiego, a nawet wcześniej. Ale jakby to pokazuje z jednej strony bardzo moim zdaniem ciekawą perspektywę tego, że to wszystko nie zaczęło się w XIX wieku, tylko jakby trwa razem z tymi wszystkimi przemianami w Imperium Osmańskim, które były, a przecież one były bardzo różne, od jakby bardzo silnego państwa do upadku tej stopniowej jakby też europeizacji i tak dalej, i tak dalej. Ja też bym troszkę, tak jak pani profesor, jakby przeciągnęła tą perspektywę dalej, dlatego że Imperium, znaczy jeżeli chodzi o Turcję, to nie do końca jest koniec na pierwszej wojnie światowej, bardziej powiedzmy na wojnie narodowo-wyzwoleńczej Mustafie Kemal'u, bardzo skondensowane prawie, że w jednym akapicie troszkę sprawia, że osoba, która nie zna historii Imperium Osmańskiego i Turcji z tego okresu, może się troszkę pogubić w tym, gdzie jesteśmy w tym jednym akapicie, ale jak rozumiem, że to się by nie dało rozbudować. Ale ja bym to tyle pociągnęła, dlatego że współczesnej Turcji, to jest problem też jakby historiografii tureckiej, Turcy trochę jakby nie zauważają, że reformy wprowadzone przez Mustafa Kemal'a, one się nie wzięły z nikąd. To nie jest tak, że on siadł i po prostu je wszystkie wymyślił i teraz jakby wprowadził, tylko on bardzo często jakby czerpał. Czerpał z młodosmanów, czerpał z młodoturków, czerpał z tych wcześniejszych jakby pomysłów
zreformowania państwa, które albo weszły w życie tylko jakby niedostatecznie bardzo, albo po prostu jakby były tylko pomysłem w czasie. I jakby warto, to jest bardzo jakby ciekawe pokazanie, że jakby to dalej trwało, że to się jakby nie skończyło z końcem Imperium Osmańskiego, tylko że to reformowanie państwa zapoczątkowane wtedy na podstawie właśnie tych reform trwało dalej i to jakby doprowadziło do współczesnej republiki, która się utworzyła, która wydaje się czymś zupełnie innym. A w kontekście tego długiego trwania, no mnie najbardziej właśnie zaskoczył ten długi kontekst. Uważam, że jest bardzo cenne, żeby zobaczyć, że nic nie wychodzi z niczego i jakby to wszystko się kształtowało przez lata. Ja bym tam ewentualnie, wiem, że w książce jakby ciężko ją jest rozbudowywać we wszystkie strony, bo ona wtedy osiąga 1000 parę stron, a nie taką liczbę miłą do przeczytania, czy powiedzmy 300-400, ale na przykład brakuje trochę mniejszości jakby religijnych, które w Turcji były, dlatego że to one jakby najwięcej zyskały na tej nowej Turcji Osmańskiej, jakby to one zostały zrównane w prawach obywatelskich, jakby to one wpływały też na te wszystkie inne rzeczy, które się jakby działy w kontekście Imperium Osmańskiego. Choćby na przykład w kontekście warstwy kupieckiej, jakkolwiek byśmy ją nazwali, tak jakby to oni odgrywali tutaj na przykład taką jedną z silniejszych ról przez to, że mogli wejść pod opiekę ambasad europejskich, jakby ominąć kapitulację i to jakby one tutaj największy udział w handlu miały, tak jakby, więc są to ważne ruchy, które też wpływały na to, jak później się kształtowało Imperium Osmańskie, czego doprowadziło. Więc jakby ja rozumiem, że nie dało się tego wszystkiego w jednej książce, ale wydaje mi się, że akurat ten wątek też był warty zaznaczenia, bo to, że to naprawdę oni jakby najwięcej zyskali, co się później stało. Super. Dziękuję bardzo. Poruszałeś bardzo ciekawy wątek mniejszości religijnych, których ja sobie tutaj na swojej liście pytań nie wypunktowałem, ale pozwolę sobie powrócić na chwilę do tej kwestii mniejszości religijnej w kontekście irańskim, pani profesor, i zapytać o ewentualną rolę tych mniejszości religijnych w przekształceniach, przebudowach społecznych, ekonomicznych czy politycznych w Iranie. Czy pani również widzi miejsce, takie ważne miejsce i ważną rolę tych mniejszości religijnych w modernizowaniu Iranu? Tak, jak najbardziej. To znaczy mamy tutaj z całą pewnością bardzo dużą rolę, znaczy tyleż religijnych, co etniczno-religijnych. Na przykład Ormianie, czyli mniejszość chrześcijańska, ale też mniejszość etniczna, byli niesłychanie ważnymi takimi pośrednikami kulturowymi pomiędzy przede wszystkim znaczy Europą, ale poprzez rosyjskie Zakaukazie i Turcję Osmańską, prawda, między Zachodem a Iranem. I to była ta mniejszość, która przynosiła różnego rodzaju wynalazki, ale też idee do Iranu. W ogóle ja bym tutaj powiedziała, że rola Zakaukazia była szalenie ważna jako takiego obszaru przejściowego, na którym obszaru zresztą, na który dokonywała się bardzo intensywna migracja irańska, zarówno opozycjonistów, intelektualistów, można powiedzieć, opozycyjnych, jak też robotników sezonowych, na przykład do Baku, kiedy jeszcze w Iranie nie wydobywano ropy naftowej. I to są takie obszary, z których oni przynosili idee, koncepcje. Często poprzez język rosyjski przychodziły na przykład przychodziły idee zachodnioeuropejskie. Pan tam pisze, gdzieś wspomina o tym, że Irańczycy w XIX wieku czytali autorów francuskich i niemieckich, prawda, Voltaire'a czy nie wiem, Darwina. Natomiast bardzo często to było zapośredniczone przez język turecki, rosyjski albo azerski na przykład. Także tutaj mamy tego rodzaju ważną rolę. No, niewątpliwie ważną rolę w ruchu konstytucyjnym odegrali babiści, którzy byli
tępieni, prawda, i niszczeni, i nie weszli, w obręb tych, tych mniejszości religijnych chronionych. Konstytucja uznała trzy mniejszości religijne, to znaczy chrześcijańską, ale chrześcijan miejscowych, czyli Ormian i Asyryjczyków, religię żydowską i zoroastryjską, czyli dwie takie, czy powiedzmy trzy mniejszościowe, jedną rodzimą, zoroastryjską. Natomiast babiści zostali wyrzuceni poza nawias, nie uznani za mniejszość religijną i wobec tego też pozbawieni praw, które im przysługiwały. Nie mieli swojego reprezentanta w Madżlesie, nie mieli prawa do własnej reprezentacji żadnego rodzaju. Ale babiści też byli jedną z tych grup, które można powiedzieć upowszechniały idee demokratyczne, bardziej czy mniej, prawda, idee modernizacyjne w Iranie. I też trzeba pamiętać o tym, że świecka, nowoczesna, może nie zawsze świecka, ale nowoczesna edukacja zaczęła się też od szkół, czy to misyjnych, czy mniejszości religijnych, które miały, prawda, swoje diaspory na zewnątrz, miały kontakty z Zachodem i otwierały swoje szkoły już poczynając od lat 30. na terenie Iranu, niekoniecznie w Teheranie, bardzo często to się odbywało na prowincji, tam gdzie te mniejszości miały, prawda, były w jakichś dużych skupiskach. Szkoły, które były no, też dla dziewczynek też na przykład, edukacje kobiet też zaczynały te mniejszości, także to był pewien motor modernizacji, przenoszenia nowych idei na grunt irański, niewątpliwie. Dziękuję bardzo. Wróćmy może na chwilę jeszcze do naszego autora i mam takie pytanie dotyczące, właściwie to jest takie pytanie, na które można odpowiedzieć bardzo prosto, tak, nie. Bo czy można powiedzieć, że ta monografia, ta książka, którą w tym momencie trzymamy w rękach, która jest, jak się okazuje, takim efektem no, 8 lat pracy nad sporem politycznym w pewnym określonej perspektywie naukowej. Czy ta książka, czy ta monografia nie jest w rzeczywistości pewnego rodzaju studium dwóch różnych, choć cały czas osadzonych w tym samym kontekście kulturowo-religijnym, bo w kontekście muzułmańskim, modeli takiego wchodzenia bądź też niewchodzenia w dialog z grupami społecznymi negocjującymi warunki pozwalające im na udział w sprawowaniu władzy. Bo to jest chyba taka główna trochę myśl, która przewija się przez całą monografię. Od tego bardzo takiego obszernego wstępu teoretycznego zamieszczonego mniej więcej na pierwszych 100 stronach, aż po właściwie ostatnie kartki. Tak, zgodziłbym się z tym zdaniem. Otóż i tak naprawdę, jeśli można podsumować tę książkę w kilku zdaniach, to właśnie zrobiłbym to tak, jak pan zrobił, panie Mateuszu. Czyli powiedziałbym, że to jest studium dwóch przypadków tego, jak przez parę wieków nawiązywały się relacje pomiędzy właśnie owym społeczeństwem, nazwijmy to, czyli tak jak ja to nazywam cywilnym, a państwem w długim okresie czasu właśnie. I jak to nawiązywanie tych relacji wpłynęło na jakby ten ostateczny wynik, jak ja sobie tutaj przyjmuję, jakim była rewolucja konstytucyjna i jak ona przebiegała w tych dwóch krajach. Jeszcze można wspomnieć też o rewolucji rosyjskiej w tym samym okresie i też dosyć często jest ta rewolucja przywoływana w różnych analizach porównawczych na równi z Iranem i z Imperium Osmańskim właśnie. Tak, zdecydowanie. Jest to właśnie książka o tym, jak pewna trajektoria stosunków, relacji pomiędzy społeczeństwem a państwem wpływa na to, jak obecnie, czy współcześnie, czy wtedy współcześnie, w nowoczesności wczesnej ukształtował się efekt pewnego sporu politycznego. Tak. Więc tutaj zdecydowanie bym odpowiedział na to pytanie w sposób pozytywny. Tak.
Dobrze, to w takim razie ja pozwolę sobie znowu pociągnąć troszeczkę ten wątek i odbić piłeczkę w stronę pani profesor i pani Karoliny, bo pani profesor, autor wspomina dosyć dużo, czy dosyć dużo miejsca poświęca takim kwestiom samoorganizacji społeczeństwa irańskiego. Wspomina tam między innymi takie instytucje jak spółdzielnie typu Bonne. Jak pani widzi taką rolę różnych organizacji, które tak oddolnie, powiedzmy, działają w perspektywie historycznej w kształtowaniu, budowaniu irańskiej sceny politycznej w przeszłości, a współcześnie? O, pytanie ambitne. Ja bym powiedziała, znaczy ja bym zaczęła może od tego, że tu nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, pan Daniel, ale moje wrażenie jest takie, że w Iranie w ogóle istniała zawsze taka tendencja do samoorganizacji na poziomie takim najniższym, różnego rodzaju, zarówno w miastach, cechy rzemieślnicze, bractwa derwiszowskie, takie organizacje, coś o czym pan chyba nie wspomina w swojej książce, a co jest ważne w miastach irańskich, mianowicie hejat, takie bractwa religijno-samopomocowe na bazarze, które we wszystkich tych ruchach też odgrywały ważną rolę. Andżomany w nowej historii, prawda, ale też samoorganizacja plemion. I to, co się określa jako mahalle na wsi, prawda, takie wspólnoty takich osiedli wiejskich. Tego jest cała masa i wygląda, znaczy moje wrażenie jest takie, że władza centralna, jeśli była silna, starała się zawsze tego rodzaju organizacje albo przejąć, zmonopolizować przez na przykład nasyłanie jakichś swoich kontrolerów na nie, albo je zniszczyć. Czyli to jest taka sfera, która pozostawała bardziej czy mniej w opozycji do władzy. I tutaj widzimy, że zawsze jak władza słabnie, no wspomina pan o lutich, czyli kontynuacji ajarów średniowiecznych, czyli takich gangów miejskich, też ważna. Ważna instytucja w miastach. I ja myślę, że tutaj rola takich spontanicznych organizacji w ruchu konstytucyjnym była szalenie ważna, właściwie podstawowa, ponieważ partie polityczne były w zalążku. One się tworzyły, pan wspomina o Ejtemoyune Omiyun, czyli o partii socjaldemokratycznej, która była najlepiej zorganizowana z tych, które istniały, prawda, byli Etidoliune, Melion i tak dalej, ale te partie, zresztą do dzisiaj, partie polityczne właściwie są słabo zintegrowane z systemem politycznym. One mają taki niejasny status. Największą rolę chyba odgrywały po upadku Rezy Szacha, czyli w ruchu mosadekowskim na przykład. To był okres taki, kiedy partie polityczne, rzeczywiście liczne, istniały i one odgrywały jakąś rolę w parlamencie, ale one nie mają nigdy oficjalnego statusu. To są raczej takie, można powiedzieć, nie wiem, no, stowarzyszenia ludzi o podobnych poglądach, często właściwie równoległe do pewnych na przykład redakcji czasopism, które skupiają wokół siebie ludzi też podobnie zorientowanych. One nie mają, prawda, nie wiem, wybory do parlamentu nie odbywają się na zasadzie, prawda, organizacji partyjnych, tylko są to wybory powszechne. Takie, prawda, nie ludzi niezrzeszonych formalnie. Jednym słowem ja myślę, że rzeczywiście to, co może wywierać nacisk na politykę irańską, to są organizacje nieformalne. To są organizacje takie spontaniczne,
Tak było w przypadku rewolucji konstytucyjnej. To były andżomany, które potem, prawda, zostały rozwiązane. One nie miały możliwości potem jakiegoś ukonstytuowania się formalnego po już, prawda, w okresie funkcjonowania Majlisu, nie zostały zapisane w konstytucji. I tak jest teraz także. Nie ma, prawda, te ruchy, które wywierają jakiś nacisk na politykę państwa, to są ruchy spontaniczne. Dzisiaj to są ruchy kobiece, to są, prawda, są ruchy ekologiczne, są różnego rodzaju jakieś stowarzyszenia lokalne, które protestują przeciwko jakimś posunięciom władz, ale one nie ma formalnie zorganizowanej opozycji w żaden sposób. Dziękuję bardzo. I znów pozwalam sobie to samo pytanie odbić w stronę turecką. Tak? Jak to wyglądało ewentualnie w przypadku Turcji Osmańskiej? Czy możemy przenieść pewne wyobrażenia, które znamy z gruntu irańskiego, na tę perspektywę osmańską? Czy jednak ta perspektywa osmańska jest tutaj zupełnie inna? Nie wiem, czy zupełnie, bo część na pewno możemy, na przykład Bractwa Derwiszowskie, na przykład. Stowarzyszenia rzemieślników czy kupców, z tym, że tutaj to lepiej działało w miejscach, gdzie jakby urzędnicy nie mieli wpływu. Na przykład dużo lepiej działało w Kayseri niż w Stambule, ponieważ Kayseri była na tyle daleko, że jakby nie opłacało się, bo to działało tak, że sułtan czy urzędnicy narzucali rzemieślnikom i kupcom, co mają sprowadzać, co mają wytwarzać, co jest potrzebne dworowi sułtańskiemu, bo to był upiory. Jeżeli takie miasto znajdowało się na tyle daleko od centrum, że się nie opłacało z niego sprowadzać, mogli sobie prowadzić taką swój własny handel. Wtedy właśnie jakby wykorzystywać to, co mają sami produkować, to oni się faktycznie zrzeszali i to przynosiło korzyści. Gorzej było, kiedy byli na tyle blisko centrum, że to centrum po prostu całkowicie im narzucało swoją. Jakby dla porównania tylko powiem, że podatek od eksportu to było 12%, od importu to było 3%, czyli pokazuje, na co stawiała władza w tym momencie. Trochę jest problem jakby z tymi organizacjami jakby oddolnymi wśród Polski. Znaczy, największy problem w ogóle rozmawiania na ten temat jest taki, że w tureckiej historiografii po prostu brakuje jakby pochylenia się nad tym problemem. Jakby dalej pochylamy się nad tą warstwą najwyższą, złożoną z żołnierzy, z ulem, a jakby nie wchodzimy w te najniższe warstwy, bardzo często też jakby przypisując im to, że one były bierne, szczególnie chłopcy. Ale jakby powstania chłopskie pokazały, że oni nie byli bierni na swoją sytuację. Jakby te powstania też były bardzo dobrze zorganizowane. Ono na przestrzeni jednej wsi czy kilku wsi. To nie było jakby coś, co się rozprzestrzeniło na całe Imperium Osmańskie. Więc jakby na pewno tutaj to jakby oddolne łączenie się jakieś takie właśnie grupy, które miałyby razem musić jakąś zmianę było, z tym, że jakby co jest, może nie tyle różnicą, co jest znaczące to, że w XIX wieku jakby ta warstwa najwyższa, głównie intelektualiści, zaczęli się zastanawiać nad połączeniem tych grup najniższych. I to oni w tych swoich również postulatach jakby brali pod uwagę. To też na przykład jednym z elementów konstytucji była przyznanie własności, czy to, że nie można kogoś wywłaszczyć. Tak to jakby zostało rozwiązane, biorąc pod uwagę, że ta własność do końca była chłopów i był problem z tym, co z nią zrobić, do kogo ona należy i kogo właściwie wywłaszczymy, jakby wprowadzenie tego w życie, ale jakby to oni zaczęli myśleć o tej najniższej warstwie, bo często patrzyli na nią przez swój własny pryzmat, czy jakby narzucenia tego, jakie rozwiązania powinni oni przyjąć. I problem jest właśnie z tym Imperium Osmańskim, nawet później w Turcji, już po utworzeniu Republiki, nawet po II wojnie światowej, że wszystkie te partie polityczne, które powstają, one są oderwane tak jakby od mas społecznych. One jakby się pochylają nad problemem jako robotników i chłopów, ale tak naprawdę to jest rozwiązanie, którym się wydaje wykształconym osobom zaangażowanym w partie polityczne, że powinny przynieść tutaj jakąś zmianę wśród tych warstw jakby najbardziej zaniedbanych. Jakby warstwa chłopska była najbardziej zaniedbana zarówno w Imperium Osmańskim, jak i później w Republice Turcji, nawet na początku istnienia, jakby została tak bardzo zaniedbana, że dopiero lata 50., 60. to jest jakieś poprawa rolnictwa. Jeszcze w 40. latach mamy dalej drewniane pługi i jakby brak zwierząt, które porały. Więc jakby tak wyglądała sytuacja jakby
tych zaniedbań, które wynikały. Więc jakby to jest problem, że coś tam się utworzyło, ale one były nieformalne, tak jak właśnie w Iranie, jakby nieformalne też w dalszym ciągu są. W sensie w dalszym ciągu, oprócz tego, że mamy w Turcji opozycję, której się wiedzie gorzej lub lepiej w zależności od tego, jaka jest sytuacja, która jest zorganizowana, ale jakby wiele tych faktycznie ruchów, które mają wpływ na zmiany w polityce, są jakby ruchy nieformalne ludzi, którzy w tym momencie się na coś tak bardzo zdenerwowali, że nie dali już rady jakby się nie odzywać, bo Turcy się boją w tym momencie, trzeba sobie powiedzieć, ale jakby już są w takim momencie, że po prostu wychodzą na ulicę jak trzeba, no bo już nic gorszego ich w momencie jakby nie spotka. Nie wiem, czy odpowiedziałam. Dziękuję bardzo. Ja tu znowu widzę całą masę wątków, zarówno w odpowiedzi pani profesor, jak i w odpowiedzi twojej Karolino, jak i w odpowiedzi pana Daniela, naszego autora, naszej monografii, które mam nadzieję również pojawią się w drugiej części naszego spotkania, kiedy będziemy mieć już pytania otwarte. Ja tu widzę kwestię relacji między centrum a peryferiami i napięć na tej linii centrum-peryferie. Widzę tutaj kwestie związane z próbami takim też metodologicznymi. Znowu trochę wracam do tego swojego pierwszego, wracilibyśmy do tego pierwszego pytania, od którego wychodziliśmy. Wydaje mi się, że tutaj chyba też, biorąc pod uwagę te względy metodologiczne, moglibyśmy momentami skręcać w stronę takiego wyraźnego braku historii ludowej, tak? Czyli tej pisanej nie z perspektywy władzy centralnej, ale tej, którą piszemy z perspektywy szerokich mas społecznych, które i podejrzewam, że ta książka po części jest trochę taką próbą tego również ujęcia, z pokazania, jak te szerokie masy sobie z tą władzą centralną w jakiś sposób próbują poradzić, a więc w jaki sposób wchodzą z tą władzą centralną w spory polityczne. I to jest moje pytanie do autora z kolei. Pisze pan o sporze politycznym. To jest wyraźnie wyszczególnione, wytłuszczone w tytule pańskiej książki, bardzo obszernej monografii. To jest rzeczywiście 300 stron, ale powiedziałbym bardzo drobnym maczkiem w druku ujętym. 80. więc podejrzewam, że gdybyśmy ujęli taki standard Times New Roman 12, byłoby to zdecydowanie więcej, ale dobrze. Natomiast czy mógłby pan pokrótce jakoś tak zakreślić te idee, koncepcje? Co się kryje de facto pod tym pojęciem sporu politycznego? To znaczy to ma szczególnie, głównie wymiar taki właśnie metodologiczny. To znaczy dotychczas praktycznie na studiach nad rewolucjami i studiach nad tak zwanymi collective action, działaniami zbiorowymi, przyjmowano taką perspektywę brania pod uwagę właściwie tylko jednego wydarzenia protestacyjnego i bardzo krótkiego zasięgu jakby czasowego wyjaśniania tego wydarzenia. To znaczy, dajmy na to, rewolucja francuska czy innego rodzaju rewolucje wybuchają po prostu w przestrzeni kilku lat. Natomiast Charles Tilly w swojej książce Dynamics of Contention zauważył, że tego typu wydarzenia, które są brane przez historyków jako materiał do opisu, zasadniczo mają swoje strukturalne podłoże, które jest o wiele dłuższe. Z tym, że tak naprawdę dosyć trudno zazwyczaj wytyczyć granice takiego epizodu, czyli takiego sporu właśnie, ponieważ on no, gdzieś ma swoje zakorzenienie, gdzieś się zaczyna i gdzieś się kończy. W tym wypadku, w którym ja tutaj brałem pod uwagę, no to jest oczywiście rewolucja konstytucyjna, która jest takim sporem, jednym z kilku właściwie opisywanych w tej książce, bo jeszcze jest kilka sporów, które wcześniej miały miejsce, takie na przykład bunty tytoniowe w Iranie i w Imperium Osmańskim, które stanowią właściwie jeden taki metaspór, który ma swoje źródło w nowoczesności, w tym nacisku takim głównie wielkich kompanii handlowych na mobilizację wojenną w Imperium Osmańskim i w Iranie. To jest właśnie jakby takie podłoże tego, co można by nazwać takim większym sporem, czy większym epizodem sporu, czy większą strukturą sporu, ogarniającą podobno w tych dwóch krajach. Więc spór jest czymś więcej niż wyłącznie epizod rewolucyjny, czymś więcej niż epizod wybuchu pewnego konfliktu. Ten spór to jest coś takiego jakby, jak
spór strukturalny, jak konflikt strukturalny, jak rewolucja, która ma swoje podłoże strukturalne, w tym wypadku ma to podłoże w tej relacji właśnie pomiędzy aparatem administracyjnym a społeczeństwem, czy różnymi grupami społecznymi. I to ma na celu jakby pokazanie takich głębszych podstaw tego, w jaki sposób nie tyle wybuchają same rewolucje w sensie takim zupełnie uniwersalnym, ale jak wybuchają rewolucje w przynajmniej dwóch możliwych do porównania przypadkach. I czy mają one wspólne sobie pewne podłoża takie strukturalno, w sensie ekonomicznym, politycznym i instytucjonalnym, tak jak to opisałem w tej książce. Jasne, dziękuję. Czyli dobrze, mamy tutaj tę wizję pewnego sporu politycznego i odbijam trochę to pytanie znów w stronę pani profesor, pani Karoliny, a mianowicie książka zmierza w stronę rewolucji konstytucyjnej. Obie panie wyraźnie widzicie, że dochodzi do tej rewolucji konstytucyjnej, ale i na tym właściwie ta perspektywa się kończy, więc wracam też po części do tej perspektywy długiego trwania. Chciałbym zapytać, co z tych idei rewolucji konstytucyjnej, która rozgrywa się koniec XIX wieku, tak, potem początek XX wieku w kwestii modernizacji, w tym XX-wiecznym Iranie, czy nawet i XX-wiecznej Turcji pozostało. Pani profesor. Ja jeszcze chciałabym, jeśli można, oczywiście, tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które mnie uderzyły w tym ujęciu historycznym, prawda, tego opisu dochodzenia do tej rewolucji konstytucyjnej. To znaczy, po pierwsze, wydobył pan taką cykliczność tych sporów, nasilenia się, prawda, dochodzenia do jakiegoś apogeum. Rzeczywiście dlatego, że prawdopodobnie, że te problemy były nierozwiązywalne na gruncie takiej struktury władzy, jaka istniała. I druga rzecz to jest taki bardzo silny nacisk na element religijny, na udział hierarchii szyickiej i całej struktury, można powiedzieć, takiej, prawda, organizacyjnej szyizmu w całym układzie politycznym, który tu jest opisywany. To są dwie rzeczy, myślę, takie bardzo charakterystyczne i w tym opisie niesłychanie silnie wyodrębnione, podkreślone. Natomiast jeśli chodzi o to, co zostało. Tak, ja myślę, że mimo cykliczności, prawda, powtarzalności konfliktu, mimo że uznał pan tę rewolucję w Iranie za nieudaną, z czym ja bym polemizowała, to był to jednak ogromny kamień milowy w rozwoju, prawda, państwowości irańskiej, przede wszystkim świadomości społecznej. To jest taki moment, który tę świadomość zmienia. To jest, tu zresztą pan wspomina o tym gdzieś, że po raz pierwszy się pojawiają pod koniec XIX wieku pojęcie Melati Iran jako już nie wspólnota religijna, tylko naród irański. To zresztą pierwszy Talebzadeh w swoich pismach używa takiego określenia, prawda, w takim znaczeniu właśnie narodu. Pojawia się w ogóle koncepcja narodu irańskiego, która wcale nie była oczywista, a więc wspólnoty nie religijnej, tylko politycznej i narodowej. No i pojawia się konstytucja, która praktycznie biorąc wyznacza ramy ustroju Iranu do dziś. Ona zostaje wprowadzona w życie, można powiedzieć, przez Pahlavi pierwszego i drugiego z modyfikacjami, oczywiście jako monarchia, jako dyktatura, można powiedzieć, monarchiczna, ale jednak z konstytucją, prawda, i z trójpodziałem władzy w tle, jakby założonym, postulowanym, i nie zawsze realizowanym tak, jakby twórcy konstytucji być może chcieli, ale w każdym razie
też jako pewien taki projekt modernizacyjny. I praktycznie biorąc, rewolucja islamska, tworząc własną konstytucję w 79 roku, nadbudowała ją nad tym, co jest. Obecny ustrój Iranu nie jest powrotem do czasów sprzed konstytucji. On zmodyfikował tę konstytucję pod, prawda, nadbudowując nad nią aparat duchownej kontroli, ale podstawy są jak gdyby te same. I ten trójpodział władzy też tam w założeniu, prawda, w podstawach tego leży. I otwarcie, myślę, że takie otwarcie na świat, na modernizację, to jest coś, co znów modyfikowane na różne sposoby przetrwało. Oczywiście taką, można powiedzieć, że taką instytucją, która została zapisana, o czym Pan też mówi, prawda, że tak powiem, na zasadzie kompromisu w tej konstytucji pierwszej w suplemencie z 1907 roku, to jest z jednej strony islam szyicki dwunastkowy jako oficjalna religia i ustanowienie takiego ciała duchownego kontroli nad zgodnością konstytucji z szariatem. To jest coś, co przed rewolucją islamską istniało formalnie, ale praktycznie biorąc nie funkcjonowało, czy rzadko funkcjonowało. Natomiast po rewolucji 79 roku zostało podniesione, rozdmuchane, rozbudowane do ogromnego aparatu kontroli, który zdominował, przydusił ten pierwotny projekt konstytucyjny. Ale można powiedzieć, że ta konstytucja jednak dała początek nowemu myśleniu o państwie, nowemu też, nowej świadomości narodowej i obywatelskiej też. To już nie są poddani, to są jednak obywatele. Dziękuję, dziękuję bardzo i odbijam to pytanie w stronę pani Karoliny. Przede wszystkim jakby największym określeniem tego, co się stało, co dała ta konstytucja później, jest to, że do 1960 roku ta konstytucja jakby dalej działała. Czyli większość, powiedzmy, jest zjawisków, ona nie dlatego, że jakby no zniesiono rolę islamu, zniesiono rolę sułtana, kalifa i to jakby wszystkie religijne zapisy, ale konstytucja turecka była wzorowana właśnie na tej ustawie, która była wzorowana na ustawach europejskich. Więc nikt się do Turcji, szczególnie na początku Republiki, tego nie przyznawał, że brano zapisy, które były zapisane właśnie w tej pierwszej osmańskiej konstytucji, ale jednocześnie była ona jakby cały czas w użyciu. Szczególnie te wszystkie właśnie zapisy dotyczące tego, że każdy obywatel turecki, który ma odpowiednie kwalifikacje i zna turecki w mowie i piśmie, może być urzędnikiem państwowym, że jest powszechny obowiązek jakby edukacji, że edukacja jest jakby sprawą państwową, w sensie jest wyjęta jakby spod tych szkół religijnych. Te wszystkie zapisy właśnie o tym, że bez względu na religię wszyscy obywatele mogą być w wojsku, jakby to wszystko zostało utrzymane i tak naprawdę to jest dziedzictwem tej konstytucji. Plus też dużym dziedzictwem tej konstytucji jest po prostu poczucie, które ona w tych Osmanach, a później jakby Turka wywołała, takiego społeczeństwa obywatelskiego, jak na tamte czasy, jakby nie przykładam tego do tego, co dzisiaj rozumiem tym pojęciem. Ale to widać po tym, że ona została jakby zniesiona niedługo po tym została wprowadzona. Została wprowadzona w grudniu 1876 roku, w 1878 już została jakby zawieszona, ale mimo tego, kiedy została jakby odwieszona za młodo Turków, to społeczeństwo tureckie jakby świętowało. Halide Edip, moja ulubiona turecka pisarka, która była taką pierwszą turecką kobietą, która prawie wszystko zrobiła od tego, że była profesorem, po tego, że była kapralem wojsku i po wiele innych jakby rzeczy, zapoczątkująca zmianę jakby pozycji kobiet osmańskich, tureckich, no jakby swoich wspomnienia w momencie, kiedy została jakby przywrócona konstytucja, były wybory, to w Stambule wszyscy świętowali, że ludzie chodzili ubrani na biało, że bez względu na to, czy jaką wyznawali religię, czy jakiego byli pochodzenia etnicznego, to wszyscy się cieszyli na ulicach, przytulali, były tam kobiety, mężczyźni, wspólnie świętowali. No wiadomo, że ona jakby pisze w swoich wspomnieniach, więc tutaj też musi mieć pewną dozę krytyki.
ale sam fakt tego, że to jakby w świadomości społeczeństwa było czymś ważnym, żeby do tego wrócić, było wielkim świętem. Jakby znowu mamy tą jakby namiastkę, nie wiem, czy demokracji wtedy można to było określić na początku XX wieku, ale właśnie tego jakby wpływu na to, co się dzieje i tych praw, które mamy. Więc to na pewno zostało takim moim odczuciu. No i to, że jakby ona, wszyscy są dalej z tego dumni, że oni mieli to jedną z pierwszych konstytucji, znaczy w świecie muzułmańskim jakby drugą i jest to konstytucja mithradowska. Gdzieś się potem na niej wzorowali. To na pewno jest takimi rzeczami, które warto podkreślić i o której jakby warto jest przypominać, bo jakby oni sami na przykład zapominają o tym, że się na niej wzorowali później. Jakby było takie jasne odcięcie między Imperium Osmańskim, Republiką Turcji. Teraz jakby się wraca do dziedzictwa osmanizmu, ale jeszcze wiele rzeczy jakby pozostaje tak trochę niedopowiedziane. Dziękuję bardzo. Taka jedna rzecz mnie naszła w kontekście jednych z wcześniejszych komentarzy pani profesor, która znów odwołuje się do tej longue durée, prawda, długiej perspektywy. Powiedziała, że tę perspektywę w kontekście irańskim należałoby zdecydowanie przedłużyć, cofnąć w przeszłość wyraźnie. Chciałem zapytać, jak to jest w kontekście tureckim? To znaczy Turcy pojawiają się na Bliskim Wschodzie, no bądźmy szczerze, stosunkowo późno pod względem innych narodów, które Bliski Wschód zamieszkują. I chciałem zapytać, czy coś z tych ich wyobrażeń o tym, jak się konstruuje politykę, jak się uprawia politykę, czy w tym politycznym myśleniu można dostrzec jakieś elementy będące taką spuścizną tradycji, która towarzyszyła im jeszcze, nie wiem, na etapie Azji Centralnej na przykład. Czy to już jest zbyt jednak odległa perspektywa, by można ją było tutaj zastosować? Ja bym na pewno powiedziała, że wydaje mi się, że jakby tym pokłosiem tego oczekującego stylu życia było to, że sułtan uważał, że państwo należy do niego, że to on jakby rozdaje tutaj odpowiednie włości i on ma prawo je zabrać w momencie, kiedy ma taką ochotę. Na przykład tutaj sama sieć timarów, które dostawali kawaleria Sibahowie w zamian jakby za służbę, to oni dostawali jakby w zamian za służbę, ale to nie były dobra dziedziczne. W momencie jakby śmierci one mogły być przekazane komuś innemu, najczęściej tak było. Czyli nawet ktoś je dziedziczył, najczęściej też musiałby służyć w wojsku, znaczy ktoś, syn, je dziedziczył, też musiał służyć w wojsku, gdzieś to były bardzo zmniejszone dobra. Plus samo to, że jakby oczywiście w tych dobrach byli również chłopi i właściciel miał prawo pobierania od nich podatku, ale nie miał prawa sądownictwa. On jakby nie był właścicielem tych chłopów, które były na ziemi, właścicielem. Wierzchnictwo nad nimi w dalszym ciągu miał sułtan. I oni mogli do sułtana się również skarżyć, skarżyli się względem jakby wielu niesprawiedliwości, które ich spotkały na przykład względem swoich właścicieli swoich dóbr. Nie wiem, tutaj panów można w tym kontekście jakby użyć. Więc jakby wydaje mi się, że to jest jedna z takich głównych jakby rzeczy, czyli to, że większość ziem, które były własnością Imperium Osmańskiego, należało do sułtana i on mógł z nimi zrobić, co mu się podobało, mógł je dać, zabrać, podzielić. Wiadomo, że w momencie, kiedy on tracił jakby na znaczenie, na sile, bo jego jakby rola się mu zmniejszała przez to, że państwo słabło, jakby musiał się liczyć również jakby z innymi osobami w państwie, które miały mocną pozycję. Ale ja mówię o tym też okresie jakby jego najsilniejszej władzy, kiedy mógł jakby swobodnie zarządzać dobrami, życiem i śmiercią swoich obywateli, bo tak było, że jakby sułtan mógł sobie tutaj swobodnie panować. I to jakby z taką spuścizną właśnie tego, że w tym rozumieniu koczowniczym jakby to ojciec rodziny jest własnością wszystkiego, więc jakby on tutaj jest własnością wszystkich swoich poddanych i całej ziemi, która jest. Bo nawet ta część jakby tureckich możnych, których jakby nie było za wiele, no bo większość z nich to jednak były osoby pochodzące jakby czy z branki, czy powiedzmy niewolnicy gdzieś tam, oni wcale nie byli jakby tureckiego pochodzenia, a nawet ta stara jakby szlachta, która się zachowała szlachta, bo jakby mążni, którzy się zachowali wcześniej, to jakby sułtanowie na przykład potrafili odebrać im ziemię, czy jakby pozbawić tego swojego statusu, jakby żeby pokazać, że oni po prostu mogą nawet na nich jakby wywierać tutaj presję, czy jakby zmieniać ich sytuację, kiedy im się podoba. No też na pewno jest gdzieś pozostałością to, że kary na przykład na zdrajcach przychodziły bardzo szybko i były bardzo ockliwe. Najczęściej jakby kończyły się śmiercią. Nawet najmniejsze przewinienia można było bardzo surowo zapłacić. Zanoszenie na dworze sułtana butów w innym kolorze niż odpowiedniej klasie przychodziło po prostu, ściągano buty razem ze stopą.
Więc jakby to też mi się wydaje, że jest taka naleciałość właśnie typowa, że właśnie kary były dotkliwe i były szybkie i miały właśnie odstraszyć przed popełnianiem kolejnych jakby wykroczeń. Więc tutaj bym tego szukała, że one były, tylko one były tak głęboko jakby zakorzenione, żeby potem jakby połączone z tym wszystkim innym, co było jakby dziedzictwem, nie wiem, bizantyjskim i tak dalej, jakby tworzyło taki konglomerat, ale to na pewno jest takimi rzeczami, które warto. Jasne, dziękuję. Trochę podobne pytanie, to będzie moje ostatnie pytanie, obiecuję i za chwilę oddam Państwu możliwość komentowania i zadawania pytań naszym gościom, przede wszystkim panu doktorowi. Ale panie profesorze, ja mam takie pytanie, ponieważ autor dosyć sporo miejsca w swojej książce poświęca takiej legitymizacji władzy w ramach szyizmu. Ja chciałem zapytać, czy to są jedyne ramy, które można byłoby tutaj zastosować? Czy są jakieś inne, wcześniejsze może wzorce, które warto byłoby jednak wziąć pod uwagę, kiedy mówimy o konstruowaniu władzy i relacji między władzą a poddanymi w przypadku Iranu? No to jest, ja też dostałam pytania wcześniej, ale muszę powiedzieć, że to jest jedno pytanie, z którym ja bym tutaj miała problem. Oczywiście istnieje stara koncepcja chwareny, prawda, czyli takiego charyzmatu, który początkowo w aweście jest, można powiedzieć, taką mocą magiczną, potem się przekształca rzeczywiście w taki charyzmat królewski. Tutaj też do autora drobna uwaga. Pan pisze, że w Szachnameh chwarena, czyli far królewski, sprzyja każdemu królowi, póki jest silny, a opuszcza go, jak przestaje być. To jest odwrotnie. To znaczy, to jest tak, że ten far opuszcza królów, którzy wychodzą poza granice swoich kompetencji, stają się aroganccy, uzurpują sobie władzę królewską i dopuszczają się różnych niegodziwości, krzywdzą ludzi, prawda, przestają być sprawiedliwi. Wtedy oni są opuszczani przez far i zaczynają się różnego rodzaju klęski, też żywiołowe, dlatego że król jest, sprawiedliwy król też gwarantuje urodzaj, deszcz, prawda, obfitość i tak dalej. Także taka jest mityczna idea. I to jest koncepcja, która w jakiś sposób oczywiście się kontynuuje też aż po czasy nowożytne, to znaczy legitymizacja władzy królewskiej przez sprawiedliwe rządy. I to jest oczywiście rozumiane dość luźno, ale z drugiej strony też tak jak pan to podkreśla w swojej książce też nie było właściwie koncepcji, wypracowanej koncepcji sukcesji legalnej. I to się dzieje zarówno tak jak to widzimy w czasach safawickich i w czasach kadżarskich, gdzie co prawda istniał zwyczaj nominowania przez szacha panującego swojego następcy tronu, czy też takiego faworyta, prawda, na następcę tronu, przeważnie ta osoba dostawała w zarząd Azerbejdżan i rezydowała w Tabrizie, czyli taki potomek królewski, który był, można powiedzieć, gubernatorem Tabrizu, był domniemanym następcą tronu, tak jak Abbas Mirza na przykład, który nie dożył swojej sukcesji. I potem kolejni, prawda? Ale za każdym razem ten następca, żeby dojść do władzy, musiał sobie tę sukcesję wywalczyć. To znaczy musiał się okazać silniejszy niż inni rywale z domu panującego. I za każdym razem śmierć szacha pociągała za sobą walkę o władzę pomiędzy jego następcami, nie wiem, braćmi, kuzynami, synami licznymi. W przypadku ogromnych haremów i licznego potomstwa to mogło być bardzo wielu pretendentów.
I w takich przypadkach siła okazywała się tą, prawda, tym elementem legitymizacyjnym. Także no, tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo, pani profesor. I to może zamknijmy w takim razie tę część pytań, na które państwo mieli czas przygotować się, i otwórzmy tę część, w której pytania będą państwu zadawali nasi dzisiejsi słuchacze. Przepraszam, ja mam jeszcze pytanie, czy ja będę potem mogła zadać autorowi takie pytanie? Ale pani profesor, pani może zadać to pytanie już w tym momencie, proszę potem, bardzo. Ja skorzystam, już potem się nie będę wtrącać. Ja chciałam pana spytać, bo takie pytanie przyszło mi do głowy, kiedy tę książkę teraz czytałam, czytałam ją powtórnie, bo raz ją czytałam wcześniej z racji recenzji, ale pomyślałam sobie, czy pan opisując relacje pomiędzy władzą a, można powiedzieć, establishmentem duchownym, czy pan miał... I też między na przykład tymi reformatorami konstytucyjnymi a duchownymi. Czy pan miał gdzieś z tyłu głowy też równolegle przypadki polskie? Bo tutaj analogie się nasuwają. No nie wiem, Kościół, Lewica, Dialog, prawda? I wszystko, co się działo w czasach chociażby Solidarności. Tak, przyznam szczerze, że trochę myślałem o polskim przypadku, to znaczy o historii Polski, ale głównie w tej właśnie szerokiej perspektywie, w tej perspektywie long durée, właściwie nie doszedłem do żadnego wniosku, porównując Imperium Osmańskie z Imperium i Iran z Polską. To znaczy, tak naprawdę czasem ten schemat analizy, taki path dependence, którego tutaj użyłem, czyli takiej zależności ścieżkowej, myśląc o Polsce, trochę mi się załamywał tak naprawdę, bo nie wiedziałem, czy tak naprawdę okrągły stół chociażby to jest sukces czy porażka tak naprawdę, czy można powiedzieć, że to jest pokojowe przejęcie władzy na przykład. Raczej tak, tylko w jakim stopniu to zależy od przeszłości, a w jakim stopniu to zależało od warunków w tamtym momencie i pewnego splotu zdarzeń, no to jest kwestia bardzo otwarta tak naprawdę. Czy te wybuchy tego, co nazywałem multiple sovereignty, są tak naprawdę uzależnione od takiego długiego trwania i rzeczywiście od tego powtarzalnego takiego schematu, który tutaj zarysowałem. I czy ten powtarzalny schemat nie jest tylko być może dobry do analizowania przynajmniej XIX wieku, czy nie kończy się na XIX wieku, na początku XX wieku, a potem przychodzą inne czynniki, które jakby ten schemat do pewnego stopnia rozbijają ze względu na chociażby takie zjawiska jak globalizacja, modernizacja właśnie. Myślę, że może tak być trochę, że ta taka path dependence, właśnie ta ścieżka zależnościowa w przypadku historii różnych formacji kulturowych, formacji państwowych może się kończyć właśnie na wieku tak zwanej modernizacji. Przynajmniej tak przyjąłem w swojej książce, jakby nie wychodząc dalej. Być może, nie wiem, rewolucja 79 roku w Iranie jest kolejnym przykładem jakiegoś takiego rozbicia pomiędzy społeczeństwem cywilnym a państwem. Jakby można ją w ten sposób interpretować, bo trochę się to narzuca. Natomiast w przypadku Polski, historii europejskiej, no tutaj nie byłbym tego taki pewien. Ja myślę, że w Iranie tak naprawdę spór, który się bardzo jasno ujawnił właśnie prawda, w okresie konstytucyjnym, czyli Maszrute versus Maszrue, że on się nie zakończył. On ma swoje kolejne odsłony. Rewolucja 79 roku była prawda, kolejną,
kolejnym eksperymentem ustrojowym, można powiedzieć, w drugą stronę. I zobaczymy, i to jest rzecz, która ciągle jest w toku. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to ja miałam na myśli tutaj też rolę Kościoła jako takiego czynnika, który jest raz prawda, powoduje zmiany, raz je hamuje i chyba podobnie, prawda, w różnych konfiguracjach występuje i to jest trochę podobnie jak prawda, z islamem szyickim w Iranie. Tak, widzę pewną analogię też, tak, na pewno. Natomiast właśnie ten sekularyzowany Zachód, no to tutaj już to pewnie ta dynamika jest trochę inna już, ale to trzeba by jakoś bardziej dokładnie przeanalizować, myślę. Dobrze, dziękuję bardzo za pytanie. Dziękuję bardzo za pytanie, dziękuję za odpowiedź. Dyskusja jest otwarta. Zachęcam Państwa do komentarzy lub pytań. Przyznam szczerze, że ja z Zoomem nie jestem do końca obeznany, więc nie wiem, czy jest tu opcja podnoszenia łapki, czy nie, ale proszę o jakieś pytania lub komentarze. Zwykle to można na czacie się zgłosić. To ja mam tutaj kilka pytań łamane na komentarze. Na początku chciałem powiedzieć, że książka bardzo mi się podobała i mimo objętości czyta się po przebrnięciu, powiedzmy, przez tę część metodologiczno-teoretyczną bardzo przyjemnie, ale mam kilka uwag o różnym, powiedzmy, stopniu znaczenia. Niektóre, przyznam, mogą być trochę odebrane jako takie przypierdółki, przepraszam za określenie, ale uważam, że trzeba je zaznaczyć, więc będę trochę w przypadkowej kolejności te uwagi zgłaszał. I zaczyna się już, powiedzmy, w czasach zamieszłych, jak na tematkę książki, mianowicie od kwestii, powiedzmy, fundamentów czy legitymizacji, przepraszam, władzy w Iranie i w szyizmie. Mianowicie, jeśli dobrze zrozumiałem, czytałem to jakiś czas temu, to jest tam wspomniane, że mniejsze było znaczenie sprawiedliwości i że dopiero w okresie kadżarskim pojawia się kwestia tego kręgu czy koła sprawiedliwości, podczas gdy ona jednak pojawia się w Iranie, powiedzmy na terenie Iranu wcześniej, już nie wychodząc poza okres muzułmański, to mamy to w zasadzie już Siarul Muluk, prawda? Mamy to w zasadzie od momentu, kiedy mamy piśmiennictwo polityczne w języku perskim. Ta kwestia się pojawia, nawet jeśli nie jest to wprost nazywane, prawda, tym kołem sprawiedliwości, czy zwał jak zwał. Tam, jeśli dobrze pamiętam, jest przypis do pracy pana Nadera Sohrabiego, a o ile pamiętam, to on w swoich pracach właśnie podkreśla, że już za Safawidów za Safawidów bardzo ważny jest ten krąg władzy i że pojawia się już wcześniej. Oczywiście to może być, prawda, wpadka redakcyjna, bo to się w książkach, zwłaszcza o tej objętości, o tym, powiedzmy, ciężarze gatunkowym prac zdarza. Ale jeśli chodzi o tych Safawidów, pojawia się również interpretacja monety Ismaila II jako wskazującej na zerwanie, powiedzmy, z tradycją szyicką. Nie pamiętam, na kogo jest, a tam jest odwołanie tylko do treści monety, interpretacja jest odautorska, a mamy w tekstach źródłowych ówczesnych wprost wspominane, dlaczego to zrobiono, i to były jakby dwie przyczyny. Jedna, żeby niewierni nie dotykali imienia Boga, imienia imamów, a po drugie, żeby jakoś złagodzić swoją wcześniejszą antyszyicką politykę, miał to przyjąć Ismail II. Jeśli dobrze pamiętam, w encyklopedii Iranice w tym haśle się pojawia rzeczywiście kwestia, że jest to w celu, inaczej, jak są wymieniane działania antyszyickie, ale jedyny przypis, który tam dotyczy kwestii monety i dotyczy tekstu źródłowego, właśnie mówi to, co przed chwilą powiedziałem, bo jest to przypis do Olam Oroje Abbosi.
Kolejna kwestia, czyli to kolejna rzecz, to jest z tym nieszczęsnym Ismailem II. Idąc chronologicznie, albo nie chronologicznie, jak tu sobie zaznaczyłem, pojawia się jeszcze kwestia prawda, prasy i jej, powiedzmy, tam jest to wyjaśnione w przypisie, oczywiście, że były gazety przed Majlisem i tak dalej, ale brakuje mi omówienia jednak tego w kontekście Amira Kabira, że jednak to było dość istotnym wydarzeniem, że zaczęły być choćby obwieszczenie i rozkazy królewskie drukowane w jednym miejscu i wydaje mi się, że jednak wspomnij o tym Variété Fourier, jak się od, ale nie od pierwszego numera, później nazywała ta gazeta, byłoby zasadne, choćby biorąc pod uwagę przywołany wcześniej, w pierwszym numerze argument, dlaczego ta gazeta jest wypuszczana i jest tam podane, że między innymi po to, żeby zapewnić ludziom informacje o rozkazach i wydarzeniach, a także żeby zapobiegać fałszywym plotkom, prawda, antypaństwowym i tak dalej. Więc to wydaje mi się, żeby prawda, dodało co nieco do dyskusji. Kolejna uwaga również dotyczy prasy, ale to wydaje mi się, że to jest po prostu, powiedzmy, taki lapsus językowy trochę, że się tam pojawiła uwaga, że gazeta Majlis opisywała wydarzenia, znaczy obrady parlamentu językiem religijnym. Prawdę powiedziawszy, nie widziałem, żeby ten język był bardziej religijny niż gdzie indziej. Rzeczywiście pojawiały się wzmianki, że tam święte zgromadzenie narodowe i tak dalej, ale tak samo mówiono wówczas o władcach, że prawda, Hazrate Agdas, że prawda, najświętszy i tak dalej. I nie było to nic większym, powiedział raczej, że to stosunkowo normalnym językiem to było, choć z zachowaniem wszelkich grzeczności. Wiadomo, to zależało od tego też, kogo, czyją wypowiedź cytowali, ale czasem zdarzały się jednak nawet nie tylko tam, gdzie mowa o obradach, takie artykuły, powiedział tam, dość zjadliwe, na przykład na temat smrodu w komunikacji, prawda, publicznej, więc to jednak nie tylko kwestie religijne, choć tam akurat pojawia się wiersz, ale nie religijny w tym tekście o komunikacji publicznej czy transporcie publicznym. Kolejna uwaga, którą tutaj zaznaczyłem, to kwestia tam się pojawia, że konstytucja, ten pierwszy akt była regulaminem parlamentu, jednak to były dwa różne akty prawne. Regulamin parlamentu, czyli nezomnomyje dohelie Majlis, uchwalono w październiku 1906, a konstytucję, jak wiemy, podpisano jednak ponad dwa miesiące później, więc to prawie trzy, więc to jednak są dwie różne rzeczy, choć tu na obronę trzeba oczywiście dodać, że podobnie się mylili ówcześni parlamentarzyści, ponieważ używano głównie tego samego słowa nezomnome, zarówno jako nezomnome je asosia, czyli jako te ustawy zasadnicze, jak i jako regulamin wewnętrzny, więc tutaj proszę nie brać tego do siebie i oczywiście w żaden sposób nie wpływa to na wartość pracy, po prostu taki drobny lapsus, a uważam, że należy takie rzeczy mówić. Kolejne dwie rzeczy to jedna to dotyczy uwag, nie pamiętam, jak to dokładnie było sformułowane w książce, bo tu sobie wynotowałem, że brak rozwoju urzędów, czy coś takiego. Nie pamiętam, jakie dokładnie było to sformułowanie w książce i że to miało być, powiedzmy, ode zawsze. Ja bym jednak nie szedł aż tak mocno. To, że coś wyglądało inaczej niż u nas, to nie znaczy, że tego nie było lub że było zdecydowanie gorsze. Nie wiem, czy widział pan doktor ten jakiś dokument, dajmy na to, czy przyznanie komuś pieniędzy, czy cokolwiek innego, dajmy na to z wieku XVII, bo idziemy do tych, prawda, w tej perspektywie dłuższej, to na odwrocie mamy bardzo wiele pieczęci, adnotacji i tak dalej, w jakich urzędach centralnych i innych to odnotowano. Po prostu mamy tego pecha, że te instytucje centralne, ich archiwa czy notatki nie zachowały się do naszych czasów ze względu na zawieruchy wieku XVIII. Tam też się pojawiła uwaga, że nie wiemy o, powiedzmy, instytucjach państwa Safawidów, jednak mamy bardzo dużo źródeł na ten temat, częściowo przetłumaczonych na angielski, już teraz nawet w całości nie pomnę. Głównie oczywiście dotyczą one tego państwa w okresie późniejszym. I tu mówię oczywiście o
Dasturul Muluk i Taskiratul Muluk, które zostały przetłumaczone, a także jak tam są sformułowania niezbyt jasne, można niekiedy próbować bawić się w paralele z państwem Mogołów w Indiach i patrzeć na Aini Akbari, gdzie mamy w zasadzie te same instytucje, ale możemy za niektóre widzimy, jak powiedzmy rozwijały się później oddzielnymi torami. A kolejna rzecz, którą miałem, to kwestia, której jednej nie zrozumiałem trochę z bibliografii i to jest ta część, o której mówię, że głównie jest takim przypierniczaniem się, tak to nazwijmy, podobnie jak z tą monetą, przyznaję, tam się pojawia uwaga, alizmem dość istotna w gruncie rzeczy, ponieważ jednak gdy chcemy mówić również o instytucjach państwa w perspektywie długiego trwania, warto wiedzieć, czym te instytucje istniejące w państwie, czy obyczaje istniejące w państwie są. Tam się pojawiła uwaga, że Amir Kabir miał znieść system służby wojennej w zamian za łupy i w celu karności wojsk, zwiększenia i ochrony ludności cywilnej. Jest przypis. Przypis co prawda odsyła do rozdziału o upadku Amira Kabira, ale to zapewne jest literówka, choć dziwi mnie, że jest to jedyna pozycja w języku perskim, a wydaje mi się, że zasadniejsze byłyby inne rzeczy tego autora, choćby pierwszy Majlis i kryzys wolności albo ideologia, prawda, ruchu konstytucyjnego Iranu. Teraz ma autora, czyli Adamiata, ale wydaje mi się, że uwaga, której to dotyczyło, to chodziło o zniesienie zwyczaju sujursot. Sujursot to nie są łupy. Łupy niejako z definicji zdobywa się na przeciwniku, a jest to powiedzmy zaopatrzenie, aprowizacja przez ludność lokalną, powiedzmy swoją, czyli zaopatrywanie wojska przez swoich, prawda? Wiadomo, że ktoś, kto zaopatruje, nie jest z tego szczególnie zadowolony zazwyczaj i może mu się to kojarzyć z łupieniem, ale wydaje mi się, że jednak nazywając to tym samym, to idziemy trochę w stronę mówienia, że podatki to kradzież, prawda? Co wiadomo, w pewnym momencie, czasem patrząc na pasek, człowiek tak myśli, ale wydaje mi się, że myśleć tak się nie powinno, prawda? Ale oprócz tego chciałem powiedzieć, że książka mi się bardzo podobała, bo co prawda, nawet pomijając już kwestie teoretyczne, ale mimo tych, prawda, wpadek, które tam zauważyłem, a zakładam, że jest ich więcej, proszę nie właśnie, ale zawsze w dużym tekście jest dużo błędów, prawda? Jak nie chce się coś bezbłędnego, to się nie robi nic, prawda? Ale nawet jest to takie jakieś zebranie, powiedzmy, pewnych wydarzeń, pewnych procesów w jednym miejscu, co nawet pod tym względem jest to rzecz ciekawa moim zdaniem. No jak już mówiłem, bardzo przyjemnie się czyta, mimo znacznej objętości. To dziękuję i przepraszam za moją gadatliwość i oczywiście gratuluję książki. Dziękuję, dziękuję Ci, Stanisławie. Rozumiem, że nie masz żadnego pytania do naszego gościa dzisiaj. Miałem, ale zapomniałem w trakcie swojej wypowiedzi. Może zaraz Ci się przypomnę, ja tutaj tylko przytoczę w kontekście różnych Twoich uwag turecką maksymę. Karolino, popraw mnie, jeśli dobrze nie zacytuję. Çok bilin, çok yalınır. Kto dużo wie, często się myli. Panie Danielu, czy chciałby Pan jakoś skomentować ewentualnie te uwagi? No oczywiście to są na pewno słuszne uwagi i tam pewnie znajdzie się jeszcze więcej tego typu błędów interpretacyjnych, czy też błędów polegających na tym, że coś mogłoby być zamiast czegoś, bądź czegoś mogłoby być więcej, a nie ma tego. Natomiast, no tak, tę pracę, jeśli się spojrzy na tę część irańską, to trzeba też rozpatrywać z perspektywy Imperium Osmańskiego, ponieważ jakby to, jak pisze najpierw o Imperium Osmańskim, determinowało trochę to, jak pisze potem o Iranie. I te takie trochę, możemy nazwać przesadzone porównania mogły tam się pojawić, na przykład, że coś zostało napisane językiem religijnym, kiedy w tym samym czasie zostało napisane bardziej świeckim w Imperium Osmańskim.
i stąd się brały też pewne nadużycia, czy mogą się brać pewne nadużycia interpretacyjne. Ale rozumiem te zastrzeżenia i rzeczywiście one są na pewno z punktu widzenia właśnie ekspertów od tego okresu i języka też perskiego i istotne i słuszne, ale także z perspektywy na pewno historyków danych okresów, które tam są opisywane, ponieważ jak wiemy jest pewnie tak też wśród nas tutaj wielu ekspertów, którzy znają się na wieku XVII, XVIII, XIX, a może nawet XIV, którzy mogliby mieć do powiedzenia znacznie więcej o tych epokach i którzy mogliby tak naprawdę uzupełnić o swoje uwagi ten materiał, który tam nie został zawarty w mojej pracy. Tak więc tak, no chyba nie będzie innej okazji, żeby uzupełnić te błędy, bądź też uzupełnić tę pracę o źródła pierwotne. Chyba, że podczas wznowienia, inshallah. A może podczas wznowienia, może będzie drugie wydanie, więc wtedy postaram się uwzględnić wszystkie te uwagi. Tylko... Ale tak naprawdę już praca należy do nad krytyką tego tekstu, czy nad uzupełnianiem tych moich odkryć naukowych należy już tylko i wyłącznie do Państwa teraz. No właśnie, bo chciałem zapytać, czy to nie rodziłoby jednak takiej pewnej pokusy uzupełniania, tworzenia jakiegoś takiego dzieła idealnego, które pęczniało tylko by i pęczniało, no w pewnym momencie chyba przekraczając jakąś taką masę krytyczną, która ułatwia lekturę takiego jednak gęstego od faktów tekstu. Tak, natomiast z drugiej strony musi to być oczywiście na tyle precyzyjne, na ile się da uczynić to precyzyjnym, tak. Jasne. Czy są jeszcze jakieś pytania, komentarze lub uwagi? Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Marku. Ja mam pytanie odnoszące się zarówno do jakby powiedzieć irańskiej części i tureckiej, ale do pytania tego zmotywowany zostałem, panie Mateuszu, pana uwagą, wskazaniem o braku historii ludowej. W tym kontekście, jako no, bliższy zdecydowanie regionalnie, jak państwo wiedzą, Azji Południowej, Indiom i tak dalej, chciałbym powiedzieć, że na przełomie lat 70., 80. XX wieku powstała grupa czy grono akademików induskich w Wielkiej Brytanii, ale i z Indii, stworzyli koło czy termin, który nazywa się subaltern studies, studia subalteryjne. Ja tu nie będę tłumaczył gramsciańskie tutaj etymologię tutaj tego subalterna, ale czy tego typu studia właśnie historii od dołu, takiej narracji od dołu byłyby również, mogłyby mieć zastosowanie w stosunku do Iranu i Turcji, aczkolwiek muszę zaznaczyć wyraźnie i to jest bardzo istotny element odróżniający sytuację Indii, w kontekście subaltern studies oczywiście mamy jeszcze innego aktora, a mianowicie Brytyjczyków. Także to jest sytuacja troszkę inna. Natomiast sam pomysł, skoro brak historii ludowej, to czy tu możemy o jakim zamarkowaniu możliwości studiów subalteryjnych, tych oddolnej narracji jakby w ogóle zastanowić się nad tym. I to pytanie do pana doktora Płatka, do pani Karoliny, do pani profesor, no i może pan Mateusz, bo to pan ten temat wywołał u mnie, tego braku historii ludowej. Ale dziękuję bardzo. Dobrze, to rozumiem, że to jest do wszystkich nas pytanie skierowane. Tak. Dobrze, więc może od pana Daniela zaczniemy. Tak, no to jest... Tak naprawdę jedna z tych nurtów historii, które są niezwykle ciekawe. Ja się spotkałem też z taką uwagą, może nie zastrzeżeniem, że brakuje w tej książce kobiet w ogóle, czy organizacji kobiecych, brakuje wspomnienia o roli kobiet
i wspomnienia o roli, a tak naprawdę trochę zaniedbany jest wątek w ogóle w kontekście irańskim plemion na przykład. Oczywiście mnie najbardziej interesowała administracja państwowa i relacje tej administracji z ludnością i z tymi grupami ludności, które tak naprawdę wzięły i brały udział w różnych epizodach sporu. Więc bardzo świadomie pomijałem tutaj właśnie te no, role tych grup, które można by nazwać subaltern. To była książka, która miała raczej za zadanie tak naprawdę spojrzeć na to, jak państwo się rozwijało na tamtych terenach, jaka była rola państwa w relacji z podwładnymi tego państwa. Natomiast uważam, że na przykład rola kobiet w rewolucji irańskiej jest to temat, który no, przypuszczam, że był poruszany w wielu pracach, natomiast ja to nie był mój obiekt zainteresowania niejako. Natomiast bardzo chętnie bym przeczytał taką historię subaltern też, czy historię grup na przykład plemiennych, historię andżomanów konkretnych w kontekście rewolucji konstytucyjnej, czy historię kobiet w ogóle, czyli jako niejako właśnie grupy społecznej, która brała udział w jakim stopniu i z kim i czy to był i jakiego rodzaju był to udział w rewolucji konstytucyjnej zarówno ze strony osmańskiej, jak i ze strony irańskiej. No, nie wiem, czy państwo znacie jakieś istotne artykuły, książki na ten temat, które mogłyby być uzupełnieniem do lektury mojej książki. Dobrze. To może teraz pani profesor, panią bym poprosił jakiś komentarz. Dobrze, ja mogę powiedzieć tyle, jeśli zaczynając od końca. Ja tutaj widzę, że pan ma na przykład w bibliografii książkę pani Ofari o konstytucji irańskiej. Tam jest cały duży rozdział o kobietach, o ruchu kobiecym. I ja myślę, że i tam jest bibliografia do tego, także tego jest, myślę, więcej, ale w tej chwili to mi przychodzi do głowy. Natomiast jeśli chodzi o historię na przykład wsi irańskiej, to rzeczywiście no jest to kwestia źródeł. Jest do XIX wieku jest oczywiście świetna książka pani Lambton, w której jest cała masa różnych szczegółów i opisów systemów własności ziemi i tak dalej. Natomiast w samym Iranie to jest w ogóle prowincja, że tak powiem, to jest temat, który zaczyna interesować ludzi. Pojawiają się takie monografie różnych regionów, ale bardzo często pisane przez takich lokalnych patriotów, lokalnych entuzjastów, którzy nie mają specjalnego przygotowania naukowego, zbierają różnego rodzaju wiadomości, różnego rodzaju też dokumenty, jakieś rodzinne czy jakieś inne. Powoli zaczynają się też badania. Myślę, że może lepiej jest w przypadku plemion, historii plemion, zarówno przez badaczy zachodnich, jak też miejscowych, którzy wykształconych, pochodzących z plemion, tak jak na przykład pan Amonollahi jest w tej chwili takim badaczem plemion luryjskich, chyba najlepszym, ale tutaj jest więcej takich monografii i ja myślę, że to jest coś, co zaistnieje teraz, bo jest moda na regionalizm i są ludzie coraz lepiej wykształceni, więc myślę, że to przejdzie od takiej fazy folkloru do porządnych badań właśnie jakichś takich historyczno-socjologicznych. Dziękuję pani profesor. Karolino. Ja tak może już niewiele mam tu zdania, ale z Turcji nam faktycznie brakuje jego historii, tych takich regionalnych historii wsi, czy tak się rozwijało. Nie do końca wiem, jakby z jakich źródeł można korzystać, na przykład badając wieś Anatolii w XV wieku, bo jakby no,
to, co się zachowało w archiwach tureckich, pomijając problem z dostępem do archiwów tureckich, bo to też jest jakby rozmowa na zupełnie inne jakby spotkanie, ale tam jest w ogóle problem do materiałów źródłowych. Takich rzeczy się po prostu jakby nie zapisywało, oprócz takich rzeczy jakby rachunkowych, jakby nie wiem, jak do końca tutaj zbadać na przykład sytuację popów w wsi anatolijskiej, nie tylko, nie wiem, podatki, jakie płacili, czy domy, ilość domów, jakie mieli i tak dalej, czy powiedzmy wielkość tego gruntu. Z tym, że jakby w Turcji zaczyna być moda na pisanie historii kobiet. To już się pojawia i tych książek jest coraz więcej. One wszystkie, z którymi ja się spotkałam, były do tej pory po turecku, ale sam fakt, że już wychodzą i jakby podkreśla się tą rolę kobiet, może nie tyle w tym pierwszym ruchu konstytucyjnym, bo wydaje mi się, że w konstytucji mitradowskiej jakby pierwszej jakby rolę kobiety nie odegrały jako takiej roli, choć już wtedy na przykład również pojawiała się kobieca edukacja. Już jakby zaczynały być pierwsze kobiety w Imperium Osmańskim naprawdę gruntownie kształcone, choćby jakby to wspomniana przeze mnie Halid Edip, ja nie wracam się o niej doktora, więc jakby wiem o niej troszkę więcej. Właśnie sytuacja kobiet na przełomie Imperium Osmańskiego, Republiki Turcji, ale jakby od jej lat życia. Ona się urodziła w 1892 i ona już jakby trafiła jako mała dziewczynka do prestiżowej amerykańskiej szkoły w Stambule. Ona była taką bardzo dobrze wykształconą kobietą turecką, była pierwszą Turczynką, która skończyła tą szkołę jakby całą, ale jakby dała przykład inny. Więc tutaj w tym jakby drugim ruchu konstytucyjnym i w tym, co się później działo, to już kobiety jakby odgrywały znaczącą rolę, bo zaczynały pisać, pojawiały się kobiety, gazety, w których albo pisały kobiety, albo były w ogóle jakby przeznaczone dla kobiet. Też kobiety jakby same organizowały się wzajemnie, na przykład przy wojnach bałkańskich, do tego, żeby jakby pomagać żołnierzom w Stambule. To w ogóle były kobiety bardzo dobrze wykształcone, z dobrych domów, więc to było w ogóle oburzenie społeczne, że jak one mogą pomagać obcym mężczyznom. One nie tylko pomagały, to jeszcze się samokształciły, w sensie wzajemnie się na przykład uczyły języków, i spotykały się, żeby rozmawiać o literaturze. Więc jakby to jest troszkę późniejszy etap niż ten etap jakby pierwszej konstytucji polskiej, ale na to już jest moda, więc mam nadzieję, że na wieś też przyjdzie moda prędzej czy później, bo ja mam takie duże obawy na temat tego, dzięki jakim materiałom jakby bada się tą historię jakby typowo ludową, odniesioną na przykład do wsi anatolijskiej. Ale jakby nie znam, nie badałam, nie szukałam archiwa, nie wiem, co znaleźć, ale jakby na to, co wiem, to raczej jest okres późniejszy, kiedy się w ogóle o wsi pisało i to raczej w kontekście takich sprawozdań w zasadzie, jak na wsi jest źle, jak jest niewykształcone społeczeństwo, w co wierzy, to już raczej republika, znaczy początek republiki i okres późniejszy. Ale może coś jest wcześniej. Dziękuję bardzo. Dobrze, ponieważ również zostałem wywołany do tablicy, to w dwóch zdaniach dosłownie skomentuję. Mnie osobiście bardziej interesuje pisanie historii na gruncie afgańskim i tam można powiedzieć, że takie tendencje się ostatnimi czasy pojawiają. W latach 80. próbowano to robić trochę przez pryzmat materiału folklorystycznego, ale tutaj takim podstawowym narzędziem analitycznym były zasady marksizmu-leninizmu ze względu na system wówczas obowiązujący, czy który próbowano wprowadzić do Afganistanu. Natomiast na SOAS-ie obecnie prowadzi się takie bardzo intensywne badania nad historią ludową w Afganistanie. James Caron się tutaj głównie tym zajmuje i on rzeczywiście bierze pod uwagę taką perspektywę oddolną, przez materiał folklorystyczny, ludowy, jakieś pieśni, ma nagrania radiowe, materiały radiowe, wywiady i na podstawie takiej analizy próbuje odtwarzać zależności ekonomiczne, polityczne, społeczne na takim najbardziej podstawowym poziomie na afgańskiej prowincji, czyli na takim poziomie, do którego z reguły żadne pisane przez nawet w Kabulu działających historyków tak naprawdę nie sięgały w perspektywie pisania historii państwa afgańskiego. Więc na gruncie afgańskim to rzeczywiście zaczyna być coraz wyraźniejsze, oczywiście poza Afganistanem bardziej niż w samym Afganistanie, ale wydaje mi się, że tutaj perspektywa taka właśnie indyjsko-brytyjska ma dosyć duży wpływ na ujmowanie tego, w jaki sposób można tę historię ludową próbować rekonstruować w oparciu o to, co my mamy do czynienia, czyli z tym folklorem, z kulturą materialną i niematerialną w tym wymiarze. Dobrze,
Stanisławie, ty miałeś jeszcze jakieś jedną rzecz, chciałeś dodać. Tak. Właśnie co do tej historii pisanej, nazwijmy to od dołu, to prawda, jak patrzymy, to w Iranie takie próby były na upartego, można powiedzieć, że od początku lub prawie od początku historiografii ruchu konstytucyjnego, choć ciężko powiedzieć, żeby były w pełni udane, jeśli o ten aspekt chodzi, prawda, czy to u Nezom Oleslama Kermaniego w mniejszym stopniu, ale już w latach 30., 40. u Kiasrawiego ta perspektywa się pojawia, ale pisanie jest to z dołów, powiedzmy, miejskich, przy czym te doły to dla niego tak naprawdę, powiedzmy, jakaś niższa klasa średnia, byśmy powiedzieli, a już ruchy wiejskie to dla niego zamieszki, buntownicy, powiedzmy, i tak dalej. Później się to oczywiście zmieniało i teraz mamy, powiedzmy, osoby w Iranie, które pracują intensywnie właśnie nad tą historią ludu, wprost tak mówi o swojej działalności, na przykład Sohrab Jazdani, który na przykład napisał, jeśli dobrze pamiętam, monografię o właśnie tej partii socjaldemokratycznej irańskiej. Jeśli chodzi o historię kobiet, to jest o tyle, powiedzmy, pechowo z tą książką pani Janet Ofary, że książka jest, jeśli dobrze pamiętam, teraz sprawdzę, mam ją pod ręką, 95 czy 6 roku, a w 98 pojawia się kilka ważnych kolejnych pozycji i później na temat historii kobiet, wiadomo, tutaj głównie pani Najm Obodi jest bardzo aktywna, więc te rzeczy się pojawiają, ale jest jeden kłopot, powiedzmy, jeśli chodzi o pracę nad historią ludową, mianowicie to, że ludzie często są przyzwyczajeni do tego, że mają wszystko, powiedzmy, podane na tacy w książce, prawda? Że są te źródła opisowe i wszystko mamy, a tu niestety trzeba sięgać do dokumentów i to nazwijmy nudnych tabelek, prawda? Nie wiem, informacje, ile żołdu dostali żołnierze, prawda? Spis, jeśli chcemy pisać o żywocie żołnierza, powiedzmy, spis osób rannych w bitwie i osób rannych, które, nie wiem, opatrzono. Albo, nie wiem, informacja nawet czyj tutaj co prawda dotyczy to osób bogatszych, ale z pewnością wpływa na życie ludu, czyli powiedzmy, który majątek, gdzie się kończył, gdzie się zaczynał, jakie były granice domów i tak dalej. No i niestety to zwykle nie jest fascynujący materiał dla ludzi, więc to jest z pewnością pewne utrudnienie, bo też się siedzi nad tymi rzeczami długo i niekoniecznie coś z tego, prawda, na koniec wychodzi dla nas. Taka moja uwaga. Dziękuję Ci bardzo. Dobrze, proszę Państwa, zostało nam 8 minut do godziny 4. Czy są może jeszcze jakieś pytania lub komentarze? Bardzo zachęcam. Panie Mateuszu, jeszcze ja jedną rzecz. Proszę bardzo. A propos tej dyskusji właśnie o tych subaltern studies. Niezłym źródłem informacji jest dokumentacja i raporty z posterunków i komend policji. Ja muszę powiedzieć trochę w takich, no nie dosłownie subaltern, ale mam doświadczenie, gdzie za zgodą władz indyjskich korzystałem z archiwów policyjnych w Kalkucie. I ciekawe rzeczy, a szczególnie ciekawe są wtedy, jak przez pomyłkę dają file, te akta, nie te, które mieli mi dać. No ale to, jak mówił Kipling, jest zupełnie inna historia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc proszę Państwa, polecam jeszcze... Co do Indii, tylko szybko chciałem się wtrącić, że mamy o tyle łatwiejszą sytuację, że mamy te archiwa w większym stopniu zachowane, więc tak naprawdę, co prawda, jeśli chodzi o osoby bogatsze, to możemy dokładnie sprawdzić, na przykład, dajmy na to, powiedzmy o władcach, to możemy sprawdzić, że taki na przykład, no, Aurangzeb, konkretnego dnia, o której godzinie, prawda, co zrobił, mamy rozpisane, powiedzmy, w porach dnia, ale jeśli dzięki temu mamy też raporty przecież z prowincji, na przykład z XVII wieku i tak dalej, gdzie to są bardzo wygodne właśnie, żeby zobaczyć, jak wyglądało roztrząsanie sporów między właśnie, powiedzmy,
poddanymi i jak się układały ich relacje. Niekiedy są to rzeczy dość drastyczne. Tam był bodajże przypadek, że żeby udowodnić, że jedna ze stron ma rację, to będącą, już nie pamiętam, czy chyba świadkiem w procesie kobietę, czy była świadkiem? Chyba tak, świadkiem w procesie kobietę, żeby udowodnić, że była chora w związku z tym ktoś jej, powiedzmy, nie poważył się na jej cześć, tak mówiąc ówczesnym językiem, to została wysłana do stolicy, prawda, znając życie pewnie piechotą, żeby się władca przekonał na własne oczy, że raczej by, prawda, jakiś urzędnik jej nie napadł, powiedzmy, więc to... Dobrze, słuchajcie, ponawiam ostatni raz pytanie, bo zostało nam tylko 5 minut, więc czy są jeszcze jakieś komentarze lub uwagi? To jeśli mogę. Proszę cię bardzo, Paulino. Dzień dobry, nie wiem, czy mnie widzicie. Widać. Cześć. Dobra, dziękuję bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. To ja może powiem tak ogólnie, bo książka bardzo, uważam, że bardzo ważna, bo tak jak zresztą pani profesor powiedziała, myślę, że warto takie socjologiczne narzędzia, które są tutaj wypracowane na naszym gruncie, próbować jednak z nich korzystać, bo rzeczywiście no, to nie są jacyś inni ludzie niż my, prawda? Więc myślę, że warto. Warto próbować i to jest bardzo fajna próba zrobienia tego. Chciałam zapytać, oczywiście tak, brakło mi tych kobiet, tutaj już panie się trochę do tego odniosły, brakło mi trochę tych mniejszości, też panie do tego się odniosły i te mniejszości, przynajmniej w przypadku Iranu, one w pewnym sensie też zmieniły pewien sposób myślenia w ogóle o społeczeństwie, to nie tylko te kontakty, prawda, ze światem zewnętrznym, wprowadzanie różnych rzeczy, ale w ogóle to, że się pojawiły, że zaczęto o tym mówić, że je wprowadzono, prawda, do tych dokumentów oficjalnych na przykład. Natomiast chciałam też, Danielu, zapytać cię, bo powiedziałeś o tej bazie danych, która pozwala spojrzeć w inny sposób właśnie na tą historię imperiów. Możesz to przybliżyć nam na koniec? Tu trzeba by sięgnąć do dorobku Chase'a Dana, niejakiego Christophera. I on tam kilka lat temu byłem na konferencji bodajże, gdzie ja byłem wtedy? Gdzieś w Szwecji, w Göteborgu chyba. I tam była taka sesja poświęcona właśnie starożytnym imperiom, nie tylko starożytnym imperiom, ogólnie dawnym społeczeństwom. I on tam prezentował dane o imperiach, ale akurat nie o Iranie, nie o Imperium Osmańskim, tylko jakichś innych, już nawet nie pamiętam o czym. I to były dane ilościowe. I te dane nawiązywały do właśnie do zjawiska centralizacji, czyli do sposobu, w jaki to imperium, o którym teraz nazwy nie pomnę, się rozprzestrzeniało na swoje terytoria. I potrafił to wyjaśnić w sposób taki ilościowy. Natomiast jest jeszcze trochę więcej tego typu danych dotyczących takiej, no, powiedziałbym, dużej historii, które znajdują się bodajże w jakimś, teraz też sobie nie przypomnę, ale mogę ci to podesłać, bo znajdują się w jakimś angielskim, na jakimś angielskim uniwersytecie, a są to dane takie, duże dane dotyczące zbiorów prowadzenia wojen i ofiar wojennych przez całą historię, właściwie od początków średniowiecza na przykład, tego typu, takie wielkoformatowe, powiedzmy sobie. Ale też jest jedna baza danych zebrana, która dotyczy właśnie centralizacji państwowej. Jest to jeden z takich głównych tematów, które były nie tylko poruszane, ale także po prostu standaryzowane. I ta baza zawiera dane standaryzowane właściwie wszystkich państw europejskich. I na jej podstawie można jakby określać mniej więcej od około chyba XV czy XVI wieku, do jakiego stopnia dane państwa były scentralizowane i porównywać je ze sobą. Tak scentralizowane w sensie takim no, administracyjnym, czyli takim, jakbyśmy tu powiedzieli, bardzo dalekim od subaltern, czy tego świadomościowego wymiaru historycznego, takiego, że zasadniczo skąd pobierano podatki i do jakiego stopnia można było te podatki jeszcze pobrać w sposób systematyczny. No, takie mniej więcej dane można stamtąd uzyskać, ale to musiałbym to odtworzyć i wtedy ci to chętnie podeślę.
Niemniej jednak Chase Down robi takie rzeczy na innych imperiach starożytnych i późniejszych. Dzięki. Dziękuję bardzo. Słuchajcie Państwo, została nam minuta, więc wydaje mi się, że niestety musimy nasze spotkanie na tym etapie zakończyć. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu doktorowi za to, że dzisiaj się z nami spotkał, pani profesor i pani Karolinie za to, że również wzięły dzisiaj udział, państwu za obecność i za wszystkie komentarze i uwagi. Jak państwo widzicie, temat jest na tyle szeroki, że zawędrowaliśmy naprawdę w różne rejony świata. Zahaczyliśmy o Indie i o kwestie takiej ludowego rozumienia historii. Podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze różne wątki po drodze tutaj poruszyć. No, czasu nam niestety nie starcza. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze książki nie czytał, to zachęcam bardzo serdecznie. Czyta się, ja osobiście czytałem tę książkę z dużym zaciekawieniem i z dużą taką dozą radości, bo ona mnie, nie socjologowi, pokazywała bardzo ciekawą, nową perspektywę na historię Iranu i taką szerszą, w takim szerszym kontekście bliskowschodnim. Także ja serdecznie, serdecznie dziękuję za tę książkę i zachęcam wszystkich do jej przeczytania, tych, którzy jej nie przeczytali. Wydaje mi się, że to powinna być jakaś taka pozycja obowiązkowa dla kogoś, kto chce się Iranem czy współczesną Turcją zajmować. Także ja z mojej strony bardzo dziękuję wszystkim za obecność i co? I chyba musimy skończyć już na tym etapie, tak? W imieniu organizatorów również przyłączam się do podziękowań dla autora i uczestników, a także dziękuję prowadzącemu spotkanie. Wszystkich Państwa zapraszam na kolejne spotkania prowadzone w ramach laboratoriów. Zachęcam w tym celu do śledzenia naszej strony internetowej, w sensie Instytutu Studiów Politycznych PAN, a także profilu Instytutu na Facebooku.